siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. 9 kwietnia 2024 roku słuchacie podcastu Szósty Set. Słuchacie podcastu Szósty Set w przeddzień rozpoczęcia rywalizacji w playoff. Namęczyliśmy się tą fazą zasadniczą bardzo, bardzo długo. Ostatnie kolejki, powiem szczerze tak, nie powalały poziomem, ale doczekaliśmy w końcu do playoffów, które będą rozgrywane niestety w formie ekspresowej. I samo to, że znalezienie jednego dnia na to, żeby po prostu bez meczów porozmawiać o tym, co będzie się działo w playoffach, nie było takie łatwe. I w zasadzie ten wtorek był jedynym takim momentem, w którym mogliśmy to zrobić. Więc o playoffach, na koniec fazy zasadniczej, o spadku Czarnych Radom, no i jakie tam jeszcze tematy się pojawią ze studia w Warszawie. Witam Was, Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć. I ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski, witam serdecznie. Bardzo istotne jest to, że jestem na komputerze stacjonarnym, podpięty na kablu, doświetlony, więc jakby jeżeli to nie pomoże, to już nie wiem, co pomoże na moje problemy techniczne, które miałem w ostatnich... Mówiąc krótko, lepiej nie będzie. W ostatnich odcinkach lepiej nie będzie, no a wiadomo, twarz jaka jest, taka jest, więc tutaj też nawet filtry upiększające nie zrobią cudów. Chociaż fryzurka fresh. Fryzurka fresh, barber fresh, więc to akurat to mogę zrobić dla widzów i dla samego siebie. Enea Czarni Radom, to jest taki wątek, od którego rozpoczniemy. Zanim porozmawiamy tak o tej fazie zasadniczej jako całości, pewnie poświęcimy parę zdań każdej z drużyn też i temu, jak ta faza zasadnicza przebiegała. To jest, ten live ma potencjał na bardzo długie trwanie. I więc to myślę, że dwie godzinki to tak luźno. I nie zdziwcie się, jeżeli pewne tematy będziemy tak trochę muskać, ale akurat o Czarnych chcielibyśmy powiedzieć więcej. Poznaliśmy Spadkowicza, praktycznie do ostatniej kolejki jeszcze te matematyczne szanse Czarnych Radom były, natomiast Filip, ty też przeanalizowałeś ostatnie sezony, przeanalizowałeś też ruchy transferowe, no i to nie jest tak, że ten spadek jest tylko jednym sezonem, to jest już kilka sezonów słabości radomskiej siatkówki. To prawda, po miejscu piątym w sezonie bodajże 19-20, nie, wtedy siódme miejsce, a 18-19 piąte miejsce, zaczęło się jakby powolne już osłabianie tej drużyny, to znaczy odeszły takie filary, na których przez kilka lat budowany był zespół i jeszcze w jednym sezonie po tym, jak radomianie zajęli piąte miejsce na koniec fazy zasadniczej, po tym jak grali dość wyrównany ćwierćfinał z Zawierciem, który tam wymagał trzech meczów do rozstrzygnięcia, no to jeszcze była ta przebudowa składu po odejściu graczy, na których długo stawiano, to znaczy na Tomasza Fornala, na Norberta Hubera, odszedł też chociażby Wojtek Żaliński, no i wtedy jeszcze spadek zaledwie o dwie lokaty, bo patrząc teraz z perspektywy czasu zrobiono sensowne transfery. Od sezonu już 20-21, wtedy miejsce 12, zaczęło się dziać coraz gorzej, i dało się to też odczuć na zasadzie wykonywanych ruchów transferowych, wykonywanych ruchów na ławce trenerskiej, że tam coś się w radomskiej siatkówce zepsuło, no bo jeżeli w sezonie 2021 pojawia się zawięcicia Michał Kędzierski, który długo nie mógł zbudować stabilnej pozycji w plus lidze, mamy za Protopsaltisa i Włodarczyka parę, czy też w zasadzie kwartet przyjmujących Sander, Brendan Sander, Loch, Firszt, Pasiński, jeżeli za Michała Ruciaka mamy Mateusza Masłowskiego, który później się nie za bardzo sprawdzał, no to każe nam sądzić, że chyba budżet już trochę nie taki i chyba celność w transferach też nie do końca taka. Było to 12 miejsce w sezonie 2021, a później już coraz gorzej albo cały czas stagnacja na bardzo niskim poziomie, aż do tego sezonu, który zakończył się spadkiem. Można powiedzieć, że były takie sezony, gdzie oni się utrzymywali słabością innych drużyn. Rok temu to było Bielsko, wcześniej Będzin i takie poczucie, że te utrzymania się były, nie chcę mówić słowa psim swędem, ale chyba lepszego nie znajdę. I trochę mam też poczucie, że to utrzymanie Częstochowy teraz jest podobne jak w poprzednich latach Radomia. Czyli gdzieś dociągnięte, trochę szczęściem, trochę z dobrymi wynikami rywali i w meczach, które mogły im zagrozić, a nie wyłącznie swoją grą. No i paradoksalnie nie mam poczucia, że ten Radom z drugiej rundy tego sezonu to był najsłabszy Radom, jaki widzieliśmy w poprzednich latach, bo Piotrek, wydaje mi się, że były gorsze i paradoksalnie ten pościg za Waldo Kantora,
zasługuje na duże słowa uznania. Znaczy niejaki Filip Korfanty tutaj to ładnie podsumował na Twitterze, nie wiem czy śledzicie, policzył właśnie procent punktów, które zdobywali spadkowicze, no i ci czarni, akurat tegoroczni czarni paradoksalnie nie byli tacy najgorsi. W sensie nie, to nie był taki sezon aż tak beznadziejny i no i można by się zastanawiać już teraz tylko, okej, dlaczego po bardzo nieudanym poprzednim sezonie ponownie zaufano Pawłowi Woickiemu? No bo to jest jakby pierwsze, bo to był szereg złych decyzji. To nie jest jeden moment. Wiecie, czasem z tymi spadkami wyglądało to tak, że nie wiem, rozsypuje ci się drużyna finansowo. Nie masz składu, przyjesz na kolanie, odchodzi sponsor tytularny, walczysz o przetrwanie, nie udaje ci się przetrwać. Inne spadki są takie, że masz dobry skład, ale trzech zawodników ma kontuzje kluczowych, próbujesz to szyć, rozwalać się atmosfera. Takie sytuacje też mieliśmy, Kadziewicze, Zanutto w Trefl Gdańsk na przykład, Kuba. Ale to nie jest ten przypadek, to jest po prostu rezultat tych decyzji kilku, no i możemy nawet się zastanawiać teraz, które decyzje najbardziej przyczyniły się do tego, że czarni radą pożegnali się z Plus Ligą. No i właśnie jedną z tych decyzji myślę, że jednak było pozostawienie Pawła Woickiego na stołku. Szczególnie, że teraz jakby możemy sobie to mówić po fakcie, ale to też wynika z pracy Waldo Kantora. Wydawało się, że z tej drużyny nie można dużo wycisnąć, a jednak można było wycisnąć i można było wycisnąć drużynę, która spokojnie by się utrzymała, gdyby pewnie przez 30 kolejek pracował z nią Kantor. Filip, zobacz, Rafał Buszek i Wiktor Reissner, którzy w tych wygranych meczach czarnych dawali ogromny impuls. Reissner myślę, że bardzo dobra druga część sezonu. Buszek nawiązywał momentami do tego, z czego słynął w latach, kiedy zdobywał Złoto Plus Ligi. To byli dla Waldo Kantora zawodnicy absolutnie podstawowi i kluczowi. Sam pamiętasz te mecze, kiedy brakowało przez kontuzję Reissnera. Pawła Woickiego to byli gracze numer 3 albo 4 na swoich pozycjach. Ciężko mi to zrozumieć. Wiktor Reissner wracał po sezonie z kontuzją, po tym jak pauzował przez kontuzję. Może kwestie medyczne decydowały, że on jeszcze był daleki od swojej optymalnej dyspozycji, więc potrzeba było czasu. Nie wiem, po prostu strzelam. Co do Borodiego Hofera, chyba w poprzednim odcinku już swoją tezę rzuciłem, że być może po prostu Wojewódzki potrzebował dania mu ogrania się na poziomie Plus Ligi, żeby dowiedzieć się, na jaki poziom on jest w stanie wskoczyć, wchodząc do tej ligi, z ligi uniwersyteckiej w Kanadzie. I ten eksperyment się Wojewódzkiemu nie udał, bo koniec końców wiemy, że Kantor stawiał nie na Hofera, tylko na innych przyjmujących, więc ten czas niejako testów posłużył Kantorowi być może do wyciągnięcia słusznych wniosków, nie wiem, być może Wojewódzki takie same wnioski by wyciągnął, natomiast i tak mimo wszystko uważam, że bardzo duża zasługa w cudzysłowie w tym spadku właśnie do Pawła Wojewódzkiego należy, dlatego że jak on w zeszłym sezonie zawiesił siatkarskie buty na kołku i został trenerem, to czarni wygrali jeden mecz i to był ten jeden mecz, w którym ja się śmiałem grali z Lwowem, który był popępkowym u Smoliara. W cudzysłowie, umownie. To był jedyny mecz wygrany przez Radom. Znaczy pępkowe miało miejsce akurat. A jakie były skutki? No nie wiem, ale wiem, że Radom wtedy ten mecz wygrał właśnie z Lwowem. Też swoją drogą ciekawostka jest taka, że na 4 mecze Lwowa w Plus Lidze oni z Radomiem wygrali tylko jeden, a 3 z tych spotkań wygrał Radom. Od tamtej pory już meczu żadnego Radomianie nie wygrali. I to trwało aż do paręnastej bodajże kolejki tego sezonu, gdzie wygrali, do dzisiaj nie mam pojęcia jak, ale wygrali z Częstochową, która wtedy nie wyglądała tak źle jak w drugiej połowie rundy zasadniczej, a mimo tego Radomianie po tej breaku wygrali. Dla mnie już tamten sezon raczej skłaniałby ku myśleniu, że może warto jednak spróbować innego trenera, też biorąc pod uwagę, że też wiedziano raczej, jaki skład na papierze uda się zmontować, czyli raczej to nie będzie skład, który prowadzony przez kogokolwiek da ci pewne utrzymanie. Tam jednak wypadałoby postawić na trenera, który trochę więcej z tego zespołu wyciśnie, a Woicki takich sygnałów nie dawał. Generalnie ten zespół z Woickim, pamiętam start sezonu, przegrała na gładka z Lublinem i jeszcze ten mecz z Gdańskiem, on był w miarę zacięty. Pamiętam pierwszy set tego meczu z Gdańskiem, chyba po 30 punkcie się skończyła ta rywalizacja. Później jeszcze też Radom miał szansę na co najmniej punkt. I wtedy pomyślałem sobie, że dobra, może ten skład na papierze nie jest też taki tragiczny, po czym przyszła seria 5 meczów, gdzie nie wygrali nawet seta. Później wygrali jeden mecz z Nysą, kolejne kilka meczów chyba bez wygranego seta. I ten mecz z Częstochową. Za chwilę przyszła porażka z Resowią.
po tiebreaku, czyli teoretycznie zmierzamy ku lepszemu. I przychodzi mecz z Katowicami, Katowice odmienione przez Saitę. Saitę wchodzi na ten mecz z kontuzją kostki i prawie nie skacząc prowadzi Katowice do wygrania 3-0. I myślę, że to już było takim przelaniem się czary goryczy i spowodowało zwolnienie Wojskiego. Ale gdybym miał jakoś streścić, jak ten zespół za Wojskiego wyglądał, to nie wiem, to coś jak karateka, który przystępuje do walki nie tyle z białym pasem, co z rozpiętym kimono po prostu. Wiesz co, no pewnie w tych takich porównaniach moglibyśmy się też przerzucać. No wiecie, no to jest też, znaczy nie chciałbym też robić z tego jakiś taki, wiecie, seansu znęcania się nad Pawłem Woickim. Był niedoświadczonym trenerem, jest niedoświadczonym trenerem ciągle. Trenerem, który musi się borykać, no i uczył się na też bardzo ciężkim materiale. Nie on tworzył sobie drużynę w poprzednim sezonie, w której był drugim rozgrywającym, prawda? Bo to tak wyglądało, że on był drugim rozgrywającym. On zastąpił Jacka Nawrockiego, swoją drogą decyzję Jacka Nawrockiego też się z perspektywy czasu nie obroniła. Dokładnie. Natomiast no, wydaje mi się, że już ten sezon no, to jest taki stempelek przybity przez Pawła Woickiego, również jeżeli chodzi o budowę drużyny. Bo on już w tej budowie drużyny musiał uczestniczyć jako trener. W sensie, jeżeli nie uczestniczył, no to mówimy o jakimś procesie decyzyjnym dziwnym na poziomie prezesów i jakby właśnie, nie wiem, czy zarządu, czy ktokolwiek by decydował. Natomiast no, scouting Radomia w ostatnich latach był fatalny, no bo próbowałem nawet szukać takich zawodników, którzy przed tym sezonem, no bo w tym sezonie można powiedzieć o Reisnerze, który był takim, no nie wiem, jakimś tam rarytasem i faktycznie się pokazał z lepszej strony. Nawet pewnie tego Hofera czy Melianaca można byłoby obronić, ale w poprzednich sezonach było tak, że było tam dużo przeciętniactwa i dużo nietrafionej decyzji. Tam wiecie, Faryna miał dobry sezon w MKS-ie, Będzin, liczymy na to, że on w ogóle zaciąg Będziński pod szyldem. Ademar plus Faryna, prawda? Dokładnie. Nie wypał. Gdzieś tam korzystanie z Szulca, korzystanie z Konarskiego i praktycznie żaden z tych zawodników, czy też doświadczonych... Druga szansa Locha w plus lidze. Dokładnie, żaden z doświadczonych zawodników, czy też nawet mniej doświadczonych, praktycznie nie rozwijał się też w tej drużynie. No to też pytanie, co było nie tak. A Kuba, ja mam pytanie też do ciebie, na ile uważasz, że te problemy z Halą mogły gdzieś tam jakieś, nie wiem, zaburzenie organizacyjne w drużynie wprowadzić? To przeciągający się remont. Ale ona została otwarta przecież nawet nie w tym sezonie, nie w poprzednim, tylko jeszcze wcześniej, bo my pamiętam... Polska-Ukraina byliśmy... był sparing, prawda? Tak, byliśmy razem na meczu Polska-Ukraina właśnie z tobą, Filip. To był sierpień 22, więc ta hala musiała być otwarta w 22 roku, czyli sezon nie ten, nie poprzedni, jeszcze jeden. Na pewno to mogło mieć wpływ na funkcjonowanie klubu. Z drugiej strony wiemy o tym, że Indyk Pola ZS Olsztyn grał w Iławie i w tym czasie był w stanie kompletować zespoły z Butrynem, Firlejem, TJ-em De Falco, Alan przyszedł do Iławy, Moritz Karlicek, więc też te transfery były inne. Nie znamy do końca na pewno realiów budżetowych, natomiast co trzeba powiedzieć sobie, to myślę, że najbardziej nie pomogło może nie tyle brak otwarcia hali, co ta seria, to pasa przegranych we własnej hali, bo ona to była taka pewna spirala, która zaczęła się pojawiać. Tak i tych wygranych, ja nie pamiętam panowie, ile było, przepraszam, przegranych we własnej hali. Ja pamiętam natomiast, ponad że rok to było, prawda? Ponad rok kalendarzowy bez zwycięstwa Radomia w tej hali. No to było, nie wiem, 20 spotkań, tak? Jeżeli zakładamy 15 spotkań w roku, no to nie wiem, czy niecałe 20 spotkań, no strzelam. Może więcej niż 20 było. No to wiecie, no to jest bagaż potężny, to jest bagaż, który zostaje ci na plecach na samym początku spotkania i ty jakby na starcie wiesz, że no jest klątwa, która ciąży, która jest cholernie trudna do przełamania i dlatego myślę, z perspektywy Olsztyna, Piotrek, ta wygrana z projektem w Uranii gdzieś tam była bardzo ważna, żeby to otworzyć i wydaje mi się, że to mogło bardziej ciążyć, na bym powiedział szczerze, wiesz? No, tak, ale to z tym to akurat mam trochę tak, że jeżeli masz wystarczająco dobrą drużynę, to wygrasz. Oczywiście, wiadomo. To było tak, że te porażki nie brały się tylko i wyłącznie z tego, że była jakaś klątwa, tylko po prostu to była zła drużyna prowadzona przez słabych trenerów, którzy nie wiesz co, zgodzę się, ale tam były chyba, że trzy, wiesz co Piotrek, zgadzam się, ale były 3-4 tiebreaki moim zdaniem, gdzie oni mieli szansę wygrać, a może nie 3, ale 2. Tak, faktycznie 2 tiebreaki na tam, nie wiem, 20 porażek, to ale sukces. Wiesz, nie, że to mogło mieć wpływ. No o to mi chodzi. Rozumiesz, o czym mówię, że oni no, po prostu byli słabi, no ale zgadzam się z tym oczywiście, że dla, nie wiem, przełamania hali, dla budowy jakiejś tam, nie wiem, tradycji. No i teraz pytanie, jakie perspektywy przed sobą ma Radom? Ja odpaliłem ankietę, więc możecie zagłosować. I pytanie brzmi, czy czarni wrócą do Plus Ligi w następnym sezonie? 49% na razie głosów na tak, 51% na nie, więc widać, że
nie ma takiego pełnego przekonania co do tego, że czarni będą funkcjonować. No i w kontekście tego sezonu bardzo dużo mówiło się też o tym, że czy na pewno z pierwszej ligi opłaca się awansować, skoro będziesz musiał rywalizować i może tam spadniesz, ale w kolejnym wrócisz. Tylko że jeżeli spojrzymy sobie na historię drużyn, które spadały w ostatnich latach, no to nie jest historia łatwych powrotów, tylko jest historia ciężkiej rywalizacji z innymi drużynami w rosnącej też w siłę pierwszej lidze. I to nie jest takie oczywiste, że teraz Czarni Radom, którzy dobrze prezentowali się w tym składzie na poziomie plus ligi, spadną, zachowają skład i w Cuglach wygrają pierwszą ligę. To niestety tak nie Brawo. Będzie wyglądać. Więc... Ja nie chcę się, żebyście wszyscy myśleli, że ja za dużo nadużyłem porównania do Premier League. Ale z Premier League, jak ktoś spada w Anglii, to nie awansuje od razu z Championship. I moim zdaniem to jest znowu kolejna analogia do tej najlepszej, jakby najbardziej kompetytywnej ligi piłki nożnej. Tak? Jeżeli przyjmujemy, że nasza jest najbardziej kompetytywna, jeżeli chodzi o siatkówkę, no to podobnie z pierwszą ligą. I te historie powrotu są bardzo trudne, bo to jest kwestia zmiany oczekiwań. Pytanie, kto zostaje, kto chce grać na niższym poziomie, mniejsza ekspozycja medialna, mniejsze kontrakty. Ciężko zarządzić się taką zmianą, która de facto zmiana na gorsze, no umówmy się. No. Można mówić, że są spadki, które czyszczą, które oczyszczają, pewien czyściec, przez który przechodzi się, mistyczny. Okej, tylko że żeby przez niego przejść, już tak trochę żartobliwie, trochę poważnie, no to trzeba wykonać oczyszczenie sumienia. Wiesz, a poza tym wiesz, w czyśćcu też można spędzić wieki. Dokładnie. Według nauki kościoła. Dokładnie, więc to pytanie, czy jest się gotowym do tego, żeby to swoje sumienie sportowe przemielić, że tak powiem, w czasie tego spadku, Filip? Też nie wiem, ile jest w tym prawda, ale słyszałem, że ten radomski katarzys, to chciałem powiedzieć, tylko zamieniłem sobie słowa kolejnością, radomski katarzys nastąpi podobno, nie potwierdzam, nie mam pewnych informacji, pod złotym sufitem, czyli będzie powrót z tej hali niedawno otwartej właśnie do starego obiektu. Radomia, co swoją drogą też jest katastrofą, że niedawno było stulecie klubu, przeniesiono się do długo wyczekiwanego nowego obiektu, no i przyszedł ten spadek. Historia tego sezonu też pokazuje i kwestia tego, jak zmontowano ten skład, że to w zasadzie się nie mogło udać. Też pamiętam typowanie przed sezonem, że raczej ludzie typowali do spadku w większości Radom, ewentualnie może Częstochowe, to się w sumie sprawdziło. No i też pokazuje nie do końca przemyślane ruchy zarządu, no bo skoro ludzie z zewnątrz, sympatycy, kibice widzą, że to się raczej nie uda, a zarząd mimo wszystko takie decyzje podejmuje, no to chciałoby się, żeby zarząd był jednak trochę mądrzejszy, czy wiedział więcej, wyciągał słuszniejsze wnioski, a do tego nie doszło i teraz z perspektywy tego sezonu, tego co zobaczyliśmy, kogo z szóstki Radomia zostawilibyście na poziom plus ligi na najbliższy sezon? Bo jak dla mnie Wuk Todorowicz plus Wiktor Reisner. I to jest tyle. Z całego składu Radomia chyba już nikogo bym nie chciał widzieć. Nie, no ja bym Melianaca zostawił. Myślę, że zostanie on, zostanie Gomułka. Znaczy inaczej, Gomułka myślę, że może zostać, bo Gomułka ma trafić podobno do Katowic, ale to wiadomo, że ja raczej nie jestem co do niego tak przekonany, że będzie pewna postać plus ligowego zespołu. Chociaż niezły finisz akurat Gomułki. W sensie, nie, ja myślałem, pokazał... mówimy o pierwszej lidze, kogo bym zostawił do pierwszej ligi, to przepraszam się zrozumiałem. A okej, ja mówię o plus lidze, że kogo bym zostawił. To Filip tak, to ja mówię, a Melianac jeszcze? Myślę, że obroniłby się. No i tyle chyba. W sensie może Buszek na jakiegoś trzeciego, czwartego przyjmującego do zabezpieczenia przyjęcia. No i właśnie, wróci Radom w kolejnym sezonie. To też będzie tak, że liga będzie węższa plus liga w kolejnym sezonie, co spowoduje, że w ogóle też jakiś tam wyścig zbrojeń będziemy mieli widoczny. Znaczy już według doniesień ta walka będzie naprawdę bardzo zaciekła. No i potem mówię, z tym powrotem to znowu będzie tak, że znowu będziesz tym Beniaminkiem z pierwszej ligi, znowu będziesz grał do późna, znowu będziesz poza rynkiem transferowym i w 14-zespołowej lidze, której jeszcze będzie bardziej upakowany, powiedzmy ci Polacy będą jeszcze bardziej upakowani, wcale nie musi być łatwo się znowu utrzymać. Więc pytanie też, jakie wiatry polityczne wieją w Radomiu? Robert Prygiel nie wszedł do drugiej rundy, jeżeli patrzyłem, tam 18% poparcia, co uważam, że jest dobrym wynikiem też zresztą i Możdżonka te paręnaście procent w Olsztynie, no ale my nie o polityce, no ale gdyby on był, no to pewnie mielibyśmy taki jasną wizję, okej, to jest istotny klub dla miasta. A z siatkówką jest tak, że
z piłką nożną jakoś jest tak, że łatwiej jest miastom wydać 5-6 milionów na wsparcie drużyn czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze. A w przypadku siatkówki no to jest już trochę tak, że właśnie ta słabość nawet medialna tej pierwszej ligi, nie mówię, że jest słaba sportowo, ale no jednak jest nieporównywalnie słabszym produktem marketingowo. No i nie każdy musi chcieć dalej w to iść, więc ciężki moment. Michał Ostrowski. Tak, Kuba? Michał Ostrowski w wywiadzie, bardzo emocjonalnym człowiekiem, ogromnie związany z Radomiem, wychowanek, myślę, że człowiek, do którego nikt w Radomiu nie ma żadnych pretensji, mówił o tym, że sam zastanawia się, w jakiej stronie pójdzie kierownictwo klubu. Czy od razu na walkę, czy na przeczekanie. Radom słynął z tego, że miał w swoich szeregach często bardzo zdolnych Polaków. Norbert Huber, Tomek Forna się przez ten klub przewinęli chociażby. Wsparci wtedy Wojtkiem Żalińskim w takiej naprawdę fantastycznej bandzie, którą tu by się oglądało. I myślę, że to jest droga, którą musi pójść Radom. Zobaczcie, właśnie przykład Reisnera, czyli raczej młodzi Polacy, niekoniecznie Anony z zagranicy, przepraszam za to wyrażenie, ale wydaje mi się, że młodzi Polacy to jest kierunek, w którym Radom musi pójść, bo to jest duży ośrodek. Miasto, pewna presja na trybunach, to jest dobre miejsce, żeby się podszkolić na poważnego siatkarza, ja uważam. Było. Kuba, z twoich ust takie stwierdzenie o młodych Polakach, doświadczenie tutaj istotne. Nie, akurat ja się zgadzam, że już dotarliśmy chyba do takiego momentu, w którym naprawdę musisz być dobrym obcokrajowcem, żeby grać w Plus Lidze. Sorry, Filip. Według mnie, jeśli to jest możliwe, to rzuciłbym wszystkie siły, żeby już w najbliższym sezonie wywalczyć awans do Plus Ligi, dlatego że za dwa sezony będziemy mieli dwójkę spadochroniarzy z Plus Ligi, czyli potencjalnie dwie mocne ekipy, które też będą walczyły o to, żeby wrócić, więc ta konkurencja o powrót do Plus Ligi za dwa sezony będzie większa i pewnie będzie trochę trudniej wskoczyć do Plus Ligi z powrotem niż w najbliższym sezonie, więc raczej celowałbym w najbliższy sezon. A mówiliście o tym, że to nie jest takie proste, żeby wrócić, no to w sezonie 17-18 spada Bielsko, i oni awansowali dopiero w sezonie 22-23, w sensie już wtedy grali w Plus Lidze i tylko na jeden sezon, bo za chwilę po bardzo słabym stylu spadli z ligi. Kolejna sytuacja, Będzin spadł z ligi w sezonie 20-21, no i rok temu byli blisko awansu, ale Częstochowa trochę niespodziewanie pokrzyżowała im szyki, więc no to nie jest takie proste i dalej teraz chyba zanosi się, że Będzin kolejny raz będzie faworytem, więc może tym razem już się Będzinowi uda awansować i z powrotem wskoczył do Plus Ligi. Taką największą firmą z ostatnich spadających drużyn to była Częstochowa w sezonie 16-17. Wszystkie inne zespoły to raczej nie aż tak mocne marki, aż do właśnie tego spadku Radomia, który na dość długo zakotwiczył w Plus Lidze, często zajmowali dosyć wysokie miejsca, tam piąte, siódme, gdzieś okolice środka tabeli. No i też mówiłeś, Kuba, o tych w cudzysłowie anonach, obcokrajowcach, to jeszcze za początków w Plus Lidze Radom słynął z tego, że potrafili ściągać sensownych obcokrajowców, bo czy pamiętamy Smith, Pincić, Pajęk, David Smith, Dustin Wotten, Żygałow, nawet ci mniej znani gracze, którzy tu trafiali, typu Teriomienko, nawet Piotrek pokazuje już timeout, to dobra, będziemy kończyć chyba z historią Radomia. Ale tak, tak, jednym zdaniem fajni obcokrajowcy byli wyciągani, po czym zaczęło się to psuć aż do tych postaci nietrafianych. Wiesz, jeżeli na czacie już Don Kamil pisze, cytuję, zaorać ten Radom, szkoda czasu na nich, no to myślę, że nie tyle szkoda czasu, ale na pewno my możemy już przejść dalej do kolejnych drużyn. No zobaczymy, jak przyszłość Radomia będzie wyglądać. To, czego mi szkoda, no to na pewno i hali, i frekwencji, i tradycji, i tego wszystkiego. Przy czym to nie jest tak, że ani hala, ani kibice, ani tradycja, ani frekwencja, ani doping żywiołowy no nie jest niczym, co rozstrzyga finalnie o tym, czy ty się utrzymujesz. No jednak rozstrzyga ci siła organizacji, rozstrzyga ci poziom sportowy, no a w Radomiu po prostu od kilku lat się na to zapowiadało. No dobra, tyle o Radomiu, dżingiel, i przechodzimy do takiego krótkiego omówienia pozostałych drużyn Plus Ligi, które nie wystąpią w playoffach. Szósty set. No i będziemy posiłkować się tabelą. Tabelę już powinniście widzieć na swoim ekranie. Nas interesują drużyny od miejsc 15 do 9. Te mecze oczywiście jeszcze... Czekaj, Piotrek, żeby się tylko nasi słuchacze się dowiedzieli, bo po tej części będą już pary ćwierćfinałowe i są magiczne Piotrka liczby, będą wykresy, także to mięsko, co zawsze jest gotowe. Znaczy wykresy mam tam, może trochę na moim Twitterze też będę wykresy udostępniać, ja nie chcę też ludzi przeładowywać danymi, bo już się nauczyłem zresztą też pracy zawodowej, że to nie jest dobra droga, no ale na pewno czymś się będziemy wspierać, no i taki spoiler, że część tych liczb może być zaskakująca, myślę, przynajmniej mnie osobiście zaskoczyła, jak się do nich
doszarpałem. 15 drużyna tego sezonu, Exact Systems Hemarpol Częstochowa, 4 punkty przewagi nad Czarnymi Radą, dało im to utrzymanie, 24 punkty na 90 możliwych do zdobycia, 7 zwycięstw, 23 porażki. Mówiliśmy już trochę w tym odcinku o właśnie o tym, jak to wyglądało z Częstochową. Bardzo dobry, jak na Beniaminka, początek i pierwsza runda. I katastrofalna druga runda, w sensie nie boję się powiedzieć tego, że zdobycie 7 punktów, bo to było chyba 7 punktów na możliwych tam 30-45 do zdobycia w drugiej rundzie, no to myślę, że żadnej chluby nie przynosi. I no i właśnie to powoduje, że mam takie ambiwalentne odczucia względem i samej drużyny, no i trenera, tak? No bo cel zrealizowany, Filip, wszystko super na papierze, ale faktycznie jakbyśmy się zastanowili, to te doniesienia o tym, że jednak będzie bardziej doświadczony następca w kolejnym sezonie, no może jednak mają jakąś rację bytu. Trochę jak w Radomiu, czyli po awansie z Robertem Pryglem, ale sezon później już Raul Lozano wskoczył za Roberta Prygla i to on prowadził Czarnych w dalszych sezonach. Tutaj zanosi się na podobną historię. W ogóle wspomniałem o tym, jak sensacyjnie Norwid uzyskał awans do Plusligi, eliminując w finale Będzin w tym przyspieszanym finale, bo okazało się, że przeholowano z kalendarzem rozgrywek tamtego sezonu. W skandalicznych okolicznościach skrócono sezon, Częstochowa okazała się lepsza, tam meldowała się w Pluslidze. No i właśnie szansę dostał trener Chudziak, który w tamtym sezonie zastąpił trenera Gruszkę zwolnionego. No i ta historia jego toczy się póki co bardzo dobrze, bo celem Częstochowy na pewno było utrzymanie i tego udało się dotrzymać. Natomiast właśnie ten styl, Kuba, jak powiedziałeś, w rundzie rewanżowej był, mówiąc krótko, obrzydliwy. Zgadzam się z tym określeniem, którego ty użyłeś, więc tak samo bym to określił. Już w trzeciej kolejce bodajże pokonana Zaksa. Wtedy jeszcze nie tak dobrze grał Dulski, ale świetne wejście Borkowskiego. Tylko jak się potem z perspektywy czasu okazało, te wejścia Borkowskiego to były takie raczej krótkotrwałe i nie przeniosły się z dobrą grą na dłuższy dystans. I plus taki, że Dulski zaczął osiągać coraz lepszą formę, coraz lepiej się wpasowywał. No i im bliżej końca sezonu, tym więcej zależało w tym zespole od Dulskiego. Jeszcze w pierwszej rundzie, w pierwszej połowie rundy zasadniczej, to było tak, że oprócz atakującego sporo punktował Kogut, który robił dobre wrażenie, sporo punktował Sobański, w dwóch wygranych ponad 10 punktów miał Schmidt, więc ten wkład jakby zespołu w wygrywanie był znacznie szerszy, aniżeli sam Dulski. A im bliżej końca sezonu, to miało się wrażenie, że dyspozycja sportowa siada i coraz więcej zależało od Dulskiego, co przełożyło się na tę katastrofalną zdobycz punktową w rundzie rewanżowej. Plus jeszcze podkreśliłbym, bo być może duże znaczenie miało to, że po serii 3 wygranych meczów na przełomie roku kontuzji doznał Sho Takahashi. I później Częstochowa wygrała jeszcze tylko 2 mecze. Jeden ten sensacyjny na Podpromiu, gdzie mecz życia zagrał Buguera, i drugi po tej breaku z Katowicami, więc ta kontuzja Takahashiego według mnie też miała jakiś wpływ na ten zespół, biorąc pod uwagę, że brakowało tam zawodników na przyjęciu, którzy są dobrzy w aspekcie przyjęcia. Ja tylko krótko, tak jak mówiłem, były w poprzednich latach takie sytuacje, że Radom się utrzymywał, bo na przykład grał z Zaksą, która wyszła drugim składem, albo z Zaksą kontuzjowaną. 2 punkty sezonu. Po pierwsze, 3 kolejka mecz z Zaksą, która wychodzi po superpucharze i nie gra Śliwka, łamie palec Citigoj, nie gra Kaczmarek, ci z rezerwową Zaksą w 3 kolejce wygrywa 3 punkty, które dają finalnie utrzymanie Częstochowa. Kolejna sytuacja, punkt, końcówka z Katowicami, gdzie tam Katowice miały 14-12, Częstochowa wygrała na 16-14, 1 punkt więcej. To dało spokój Częstochowie w końcówce, bo Radom by ich dopadł. Gdyby wygrał z Barkomem za 3, to by wczoraj wygrał z Kuprą. Jestem o tym przekonany. Więc trochę takie mówię, utrzymanie, nie chcę mówić, że szczęśliwe, bo zasłużyli fantastyczną pierwszą rundą, ale ta końcówka i nawet to, co się stało w meczu z Warszawą, 50 punktów, no to wyglądało tak jak zespół, który stracił, nie wiem, jakąkolwiek jakość gry i motywację. No, wydaje mi się, że katastrofalnie wyglądało głównie lewe skrzydło w drugiej rundzie, bo ile jeszcze w pierwszej rundzie tam, wiecie, przewijały się takie wątki też u nas zresztą, że Kogut jest na przykład odkryciem, że pomimo tam może niekoniecznie liczb potwierdzających tego zawsze, ale jednak taki allrounder, który dobrze wszedł do ligi, bardzo słaba druga runda. Sobański, który był zaskakująco dobry w pierwszej rundzie i potem znowu też zjechał z poziomem. No i tak właśnie myślę, Dulski w zasadzie kto inny, no bo nie widzę w zasadzie ani jednego zawodnika w tej drużynie poza Dulskim, którego tak z pełnym przekonaniem chciałbym zostawić do walki o utrzymanie
w kolejnym sezonie. I zresztą... To taka Hashi, tylko że to jest kwestia też limitów na Libero być może. No właśnie, no, zagraniczny rozgrywający prawdopodobnie, zagraniczny atakujący i no i co? I zobaczymy. Zagraniczny też. I do tego jeszcze nowi Polacy, więc nie krytykuję Częstochowy, ja taką ocenę bym wystawił mimo wszystko czwóreczkę, no cel zrealizowany, styl może nie najpiękniejszy, ale też i no to nie był to najpiękniejszy, najmądrzejszy uczeń w klasie, zdecydowanie, więc zależało na tym, żeby się utrzymać i przejść do kolejnej klasy, no i do kolejnej klasy dla mnie Częstochowa przeszła, no to ja bym taką czwóreczkę tutaj wystawił. Ja myślę, że bardziej trójka. Wiadomo, że okres transferowy dla Beniaminka nie jest łatwy, bo późno wchodzą na rynek, ale poza Durskim można powiedzieć, że same nieudane transfery. No bo kogo jeszcze byśmy poza Durskim wyróżnili na plus? Dla mnie, no Buguera ma jakiś tam potencjał, wydaje się. Dla mnie to jest zagadka, że on tak mało gra, bo nie wiem, z czym to jest spowodowane. On chyba we Francji miał jakąś kontuzję i może to też jest kwestia tego, że nie nadaje się na pełnometrażowe granie jeszcze. Może to jest to wyjaśnienie, ale dziwne dla mnie, że tak mało grywał. No i w zasadzie poza Durskim tyle. Też wiemy, że transfer Durskiego miał miejsce gdzieś pod koniec okna w ogóle, bo to była kwestia chyba wyboru atakującego w Zawierciu, zdaje się. Już tam nie do końca było wiadomo, czy Konarski zostaje, czy idzie do Skry i stąd też wahała się przyszłość Durskiego. Ostatecznie tam trafił i tak jak ktoś napisał, jak Atlas utrzymał Częstochowę. Jeszcze jedną rzecz potrzebowałem sobie sprawdzić. Na 7 wygranych meczów Częstochowa 5 wygrała z Tomaszem Kowalskim, a tylko 2 z Kioturakisem. To a propos też trafienia transferów. To nie był tak, taki... jeden. Tak. Tak? Nie, no a jeden mecz, w którym 11 punktów chyba Kieturaki zdobył. Tak, i nawet jeszcze powiem Ci jedno, chciałem sobie dodatkowo to sprawdzić i wyszło mi, że różnica małych punktów na korzyść Częstochowy była mniejsza niż 11 punktów. Można powiedzieć, że tą zdobyczą punktową Kieturakisa Częstochowa wygrała ten mecz z Bełchatowem. Bo to był Bełchatowem. No i utrzymanie prawie, że wygrał. Za 3 punkty, tak, no i tam jeszcze był ten mecz wygrany z Kieturakisem na podpromiu z Resowią, właśnie fantastyczne wejście Buguery. A reszty 5 meczów to Tomasz Kowalski. Więc no, czekamy na więcej od Beniaminka. Mówię, ja oceniam, daję 4, bo tak jak mówię, no, za pierwszą rundę można wystawić 5 plus nawet, jak na możliwości, 6, a za drugą 2 lub 3, bo to nie było aż tak, nie wiem, 0 punktów to chyba byłaby 1, pała, więc dlatego mi tak właśnie wychodzi 4. GKS Katowice i KGHM Kuprum Lubin, miejsca 13. Kuprum Lubin i 14 GKS Katowice. Dwie drużyny, o których szukam dobrego stwierdzenia, żeby ktoś nie uznał, że jest, nie wiem, zbyt agresywne albo zbyt obraża, natomiast nie wydają mi się to być drużyny, które najbardziej interesują ludzi w swoim mieście i kibiców innych drużyn plusligowych i mam poczucie, że ten brak zainteresowania już mi trochę to skwiera. Był taki moment, w którym mówię, kurczę, no może jednak wolałbym, żeby Kuprum Lubin spadło właśnie, no GKS Katowice może nie, no ale Kuprum, no 100 osób na trybunach, kolejny raz mizerna, taka przeciętność i nie zmienia tego, że to jest 29 punktów i wiecie, utrzymanie, chodzi o całokształt, no i w przypadku Kuprum i w przypadku GKS-u może mniej, bo z GKS-em sytuacja była inna, bardzo słaby początek, przychodzi Saita i da się tę drużynę oglądać, a w przypadku Kuprum miałem tak, że myślałem, kurczę, no to wszystko wygląda na papierze nieźle, Heinz, Kubicki, Geliński, niezłe transfery, Berger powinien to wszystko poukładać, a finalnie byłem po prostu zmęczony tą drużyną i z tego, co też gdzieś tam plotki czy wróbelki ćwierkają, że może będzie to Kuprum, ale czy KGHM, ale nie Kuprum i nie Lubin. Wczoraj się takiego słuchałem sobie tam programu Serie After Hours i tam zapytano Daniela Lewije o to, jakim jest człowiekiem Aquarone, on powiedział takie słowo grindozo, czyli pełen werwy. Jak właśnie spojrzałem na słowo pełen werwy i pomyślałem o Katowicach i o Kuprum, to mówię, no nie, nie były to drużyny pełne werwy. Bym powiedział wręcz przeciwnie, właśnie takie drużyny nie wzbudzające ogromnej atencji, które no, nie wzbudzały też no, przez swoją jakby ilość osób na trybunach tego, że się te mecze chciało oglądać, bo wiecie, umówmy się, to też jest tak, że odbiór obrazka ma znaczenie, nie? I jak odpalasz pełen radom, to musisz sobie, okej, okay, naprawdę jest to coś, jest to jakieś to wydarzenie, a patrzysz na te mecze w tych pustych halach, no i to było mentalnie mi smutnie, tak? To często były spotkania w poniedziałek, no takie spotkania dla fanatyków, dla takich hardkorów plusligowych i te drużyny, mam wrażenie, że no jakoś tam była po prostu w postaci pojedynczych zawodników,
która przewyższała drużyny, które są pod nimi, tak? No bo jeżeli mamy powiedzieć sobie, kto z grupy Kuprum, Katowice, nawet grupy Suwałki, Kuprum, Katowice, Częstochowa, Radom był najlepszym przyjmującym, no to wszyscy powiemy, że Łukasz Wasina i to nie ma chyba wątpliwości, także Wasina na przyjęciu zjadał jakby rywali z dołu i to dało dużo punktów Katowicom, rotacje, Jarosz, Domagała, często dawające impuls, no i świetna zmiana Saity, ale ten Saita Filip miał tak, wszedł z buta, odmienił w kapitalnie Katowice po odejściu Kozuba, po czym miał ogromny dołek i wtedy były sytuacje, że on naprawdę grał obrzydliwie, jeżeli chodzi o wystawę. No i na końcu znowu lekko się dźwignął, tak że to utrzymanie zostało zapewnione w sposób dosyć relatywnie bezpieczny, bo tam chyba pisałeś na Twitterze, że 3 kolejki przed, prawda, punktowo już tam i bilansowo nie mogli spaść za Radą. Tak, tak, to prawda. Co do Wasiny, to faktycznie postać numer jeden z przyjmujących z tych ekip, które ty, Kuba, wymieniłeś i to się też zbiegło z przyjściem właśnie Saity. Pod rozegranym Saity też trochę odżył Łukasz Wasina, który miał słaby start. Nie tylko Wasina, bo Katowice z Kozubem na rozegraniu zaczęły od 8 porażek z rzędu. Dopiero wtedy przyszedł Saita i zaczęło się wygrywanie. Na 8 spotkań oni z Saitu wygrali 5 meczów i w tym właśnie ten mecz z Radomiem, wtedy bardzo ważny, bo to były zespoły szurające po dnie tabeli, gdzie Saita przystąpił z kontuzją kostki prawie nie skacząc i tak GKS wygrał to spotkanie 3-0, jak dobrze pamiętam, 3-1, ale raczej 3-0. Więc no, kluczowa ta kwestia właśnie poratowania się Saitą, też w międzyczasie pojawiły się kontuzje w Zachsie, więc oddano Szymańskiego, z tego prawdopodobnie trochę zastrzyku pieniędzy pojawiło się w klubowej kasie, dzięki temu można było sobie pozwolić na ściągnięcie Saity, ale też Jonasa Kwalena z Resowi, więc to nie było tak, że Szymański został całkowicie bez zmiennika, ale tak koniec końców grała tam para Maliński z Wasiną, więc no poniekąd Saici Katowice zawdzięczają pewnego rodzaju spokój w walce o utrzymanie, nie taki całkowity, ale względny, bo początek sezonu koszmarny z Kozubem, 8 porażek. Piotrek, a powiedz mi tylko, czy czułeś, że Kuprum ma to pod kontrolą? To znaczy w końcówce wydaje mi się, że już mieli to pod kontrolą. W końcówce miałem wrażenie, że to było najlepsze Kuprum w ogóle, takie najciekawsze, bo i wygrana z Indykpolem, a ZSM Olsztyn i tam kilka takich spotkań, w których wygrywali albo co najmniej urywali punkty, albo byli naprawdę zaangażowani. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że tam trochę problemów zdrowotnych było w końcówce, więc tym bardziej jakby szanuję ich za to. Więc wydaje mi się, że kontrola względnie niezła, no te czarni musieliby jakoś fantastycznie zapunktować, albo dwie drużyny w zasadzie, jak widzimy tutaj. 6 punktów Częstochowy, no to nie wiem, gdzie mieliby te 6 punktów zdobyć, grając tak jak grali, no a czarni musieliby tych punktów zdobyć 10 więcej. Oczywiście bezpośredni mecz z Kuprum może by inaczej wyglądał, ale moim zdaniem pełnej kontroli nie było. W Kuprum rozczarowanie Kubicki, myślę. Ja stawiałem, zresztą założyłem się też z Pawłem Szabelskim, który gościliśmy kiedyś u nas w podcaście, że on wygra rywalizację. Nie wygrał rywalizacji z Gielińskim. Może jeszcze nie jest gotowy, ale wydawało mi się, że akurat w takiej drużynie może mógłby być. Ale z drugiej strony na plus Graniczny, bo wyszarpał sobie pozycję też pod nieobecność i jakoś tam problemy zdrowotne Masłowskiego. No i na pewno nie wyglądał, jakby odstawał, a też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że on jeszcze nie powinien w tym sezonie grać w seniorach, bo dopiero kolejny sezon to będzie sezon, w którym on skończy, teraz w tym roku będzie kończył 19 lat i tego bardzo nie widać i uważam, że to jest najlepsze możliwe słowa i pochwała dla młodego zawodnika, że po prostu nie widać, że on ma te 18 lat. W zasadzie to samo chciałem powiedzieć, czyli rozczarowanie, że nie wskoczył na wyższy poziom Kubicki, ale właśnie na plus to, że szansę dostał Graniczny. W zasadzie bardzo dużo zależało od Heinza, bo tam lewe skrzydło generalnie grało słabo, trochę gorszy sezon Bergera, też trochę jego absencji w tym sezonie. Słabszy sezon, wydaje mi się, jeszcze Ferenca niż tamten poprzedni, słaby sezon Kwasowskiego, więc generalnie na tym lewym skrzydle nie za bardzo było komu grać i Kowalow nie miał sensownego zastępstwa, więc jakby trochę na Heinsie to wszystko wisiało, trochę słabszy sezon Pietraszko niż tamten ubiegły. To znaczy Kowaliow nie mógł mieć zastępstwa, bo Kowaliow już we Lwowie. Znaczy w zeszłym sezonie Kowalow był, a nie miał zastępstwa na ten sezon. Okej, no ale potem przeskoczyłeś do Heinza i tak, sorry, troszeczkę namieszałem, dobra. Bo tak trochę porównuję sezony, ten z poprzednim. I też byłem na tym, że Pietraszko zagrał trochę gorszy sezon niż poprzedni. No i też trochę jak w Nysie ściągnięto zawodników z pierwszej ligi na środek do pary z Pietraszko. No i to jego otwarcie, debiutancki sezon w Plus Lidze
bardzo ciężki. Trochę grał Strulach, trochę grał Lipiński. Nie do końca ta sama jakość, co chociażby Kragę. Jakby wolałbym dzisiaj cały czas Kragę w Lubinie, aniżeli któregoś z tych nowych wchodzących do Ligi Środkowych, ale to jest jeszcze kwestia być może czasu, aż oni nieco okrzepną. Barkom Karzany Lwów, 11 miejsce, Ślepsk Malów Suwałki, 12. Barkom z Kuba, zadziwiająco dobry sezon, ty chyba nie stawiałeś na aż tak dobrze punktujący Lwów i chyba niżej jednak ich stawiałeś, a myślę, że każdy z nas mimo wszystko zdawał sobie sprawę z tego, że skład z Palońskim, Tupczijem, właśnie Musem, Gej raczej nie powinien spaść, ale to, że zdobył 38 punktów, to i tak jest chyba dużo więcej niż czuliśmy. Korzystając, że mamy kamerę, tak, to nie do końca zdrową jeszcze ręką bije się w pierś, tak? Nie wierzyłem aż tak mocno w drużynę z Lwowa, bo gdzieś ta konstelacja administracyjno-logistyczna z Wieluniem, pewien to był szpagat, jeżeli chodzi o porównanie do Krakowa. O tym też zawodnicy mówili, chociażby Paloński, że ten Wieluń go męczy. Ja w ogóle mam taką tezę, że jak jest coraz piękniejsza pogoda była w Polsce, tym Latynosi grali lepiej, i Paloński, i Alan, i że taki pewien wpływ oczy pogody. Trochę może teoria absurdalna, ale pozwólcie, że taką będę miał. Dziękujemy drużynie z Lwowa, że miał okazję na naszych ziemiach grać Gej, bo to był fantastyczny zawodnik. Ja myślę, że on nawet wśród zawodników Plus Ligi zbudził ogromny uznanie i szacunek. Ty przecież pisałeś o tym, że trochę żartobliwie, że może dojdzie do starcia Barkom Jastrzębie i pojedynku Norbert Huber, Musa Gej, co sam Norbert Huber polajkował, więc wydaje się, że sposób grania z Petrowcem, który przychodził z drugiej ligi francuskiej, Musy Gej był bardzo efektowny, ale i efektywny. Spójrzcie na jedną rzecz, zobaczcie na jedną rzecz. Sytuacja, w której było tak, że przyjeżdża Zawiercie do Wielunia, tak? I nie gra Mateusz Bienie, który tydzień wcześniej bije w Katowicach rekord punktów. I Musa Gej prawie go bije, tak? Na oczach niejakiego kolegów z drużyny. No to było fantastyczne i moim zdaniem właśnie przykład Musy Geja daje przesłankę do tego, że ten Wów tym sezonem był dużo bardziej przydatny naszej lidze niż rok temu. Może też zmobilizowali tę sytuację wokół ich obecności w lidze i tej kwestii, co z nimi, może to ich trochę też napędziło, jeżeli chodzi o taką sportową złość. No bo to się oglądało po prostu dobrze. Mimo tego, że ten anturaż hali w Wieluniu mnie smuci, to sportowo to był zespół na poziom Plus Ligi i to jest chyba najlepsza laurka dla nich. Zarobią z utrzymaniem się i tak naprawdę mogli być wyżej. Moim zdaniem uratowali Zaksy od jazdy do Suwałk. No też najlepsze dla mnie podsumowanie jest to, że oni bodajże na dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej cały czas mieli matematyczne szanse na awans do play-off. Gdzie, jak sobie przypomnę, my w naszych zapowiedziach typowaliśmy Lwów gdzieś w okolicy 12-14 miejsca, więc to naprawdę szacun, że udało im się taki wynik jeszcze wykręcić. Może tak być. I tak, mogą jeszcze skończyć sezon na 12 lokacie właśnie, jeżeli przegrają ewentualnie przegrają rywalizację z Suwałkami. Stawiam tezę, że byliby w playoffie, gdyby równy sezon zagrał Paloński. Bo generalnie oni dokonali trafionych transferów, bo Pampuszko grał lepiej od Kanajewa, Musa Gej lepiej od Smoliara, Kowaliow lepiej od wszystkich przyjmujących z zeszłego sezonu, no i właśnie kwestia tego Palońskiego, który miewał mecze. Tak, i właśnie chciałem też na końcu dojść do Petrowca, że na plus zaskoczył mnie Petrowc, który może poza jakby w tych elementach poza rozegraniem dawał mniej niż Jeni Pazar, ale w samym rozegraniu już na pewno wyglądał lepiej aniżeli Turek, jeszcze biorąc pod uwagę skalę, skąd on przychodził, ile on ma lat i gdzie grał wcześniej. To raczej się nie zanosiło, że on będzie w stanie tak dobrze tę grę Lwowa prowadzić. Trochę równiejsza forma Palońskiego i według mnie oni mieliby dużo, dużo większe szanse na awans do playoffu. Troszeczkę za późno wzięli się w garść. Ja też w tym momencie sobie spoglądam na wyniki w ogóle drugiej rundy. Barkom siódma drużyna, 24 punkty w tych 15 meczach, czyli tam 45 do zdobycia. Po drugiej stronie mamy z kolei Ślepsk Malów Suwałki, to jest jakby druga strona medalu, czyli drużyna, która, znaczy ja nie powiem, że ja miałem wobec tej drużyny bardzo duże oczekiwania, natomiast jeżeli spoglądam na to, że w drugiej rundzie Ślepsk Malów Suwałki jest 14 drużyną ligi, i w zasadzie, gdybyśmy, oczywiście to teraz możemy sobie, wiecie, gdybać, ale gdyby nie te zwycięstwa, urwane punkty, zwycięstwo z Zaksą, trochę rozdawali karty na finiszu, ale tych punktów mogłoby im zabraknąć. Więc gdyby to było tak, że, nie wiem, spotykaliby się z naprawdę bardzo dobrze zmotywowanym, czy Jastrzębskim Węglem, czy Zaksą,
w lepszej formie, lepiej przygotowanymi na papierze, no to nagle by się okazało, że to nie byłoby 29 punktów, a na przykład 22 albo 23. I żeby nie było, ja zupełnie nie odmawiam im tego, że oni podeszli bardzo dobrze i mieli bardzo dobrą końcówkę sezonu. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Ale to dopiero ostatnie 5-7 kolejek, w których ja miałem poczucie, że Ślepsk gra coś na miarę swoich możliwości, a wcześniej moim zdaniem wyglądało to bladziuchno i trochę walczyli, trochę szarpali, wygrywali pojedyncze sety, ale punktów z tego naprawdę nie było, więc dla mnie jednak rozczarowanie Suwałki. Ta końcówka dziwna, bo zagrana Buciejewiczem, tak, który wcześniej grał bardzo słabo, tak, i który w tej końcówce nawet nieźle zagrał, tam momentami dźwigał Stern dobrze zaczął, dobrze kończył, ale taka drużyna wydaje się bez topowych transferów latem, bo spodziewałem się więcej po Bartku Firście. Większym nazwiskiem wydawało się, że jest Joaquin Gaziego, niż nawet był na boisku, chociaż w tej chwili byłeś sceptyczny co do niego. No ale mówimy, przychodzi reprezentant Argentyny, to może coś da. Wydaje się, że Liga nauczyła się grania z Sanchezem, czyli maksymalizacji tego, że no on jest po prostu no, niższy nawet od nas, więc wiadomo, że będzie się grało przez niego. Plus te jego szybkie odbicia do Halaby i do Filipiaka może Liga zaczęła czytać. Trochę wiecie, na przykładzie Monzy, tak, i tego jak projekt jechał przez Kaczopę, pokazała Liga jakby trochę też jak trzeba grać w takich zespołach jak Suwałki. Może to był minus po prostu, ten efekt świeżości, który dało kapitalny rok temu Matias Sanchez, teraz po prostu już tym efektem świeżości po prostu nie był i to jest chyba ta kwestia, która gdzieś tam powodowała, że no mogło być gorące, tak jak powiedziałeś Piotrek, no ale bardzo dobry mecz z Aksą. Właściwie wybili też za Aksję playoffy z głowy i to myślę, że ich naprawdę bardzo dobry mecz i ukłony za to. Natomiast no bym powiedział, że ta drużyna jakby w tej puli Katowice, Lublin, Suwałki, to myślę, że to jeden sor, że tak powiem, taki się z tego tworzy Dijon. Wspierając się nieco też liczbami, to była drużyna, która w tym roku, w 2024, robiła najmniej breakpointów w lidze, a robiła ich najmniej, bo zagrywka była miękka. Środkowi byli beznadziejni, jakby to ja nie boję się tego powiedzieć. Poza tym, że intensywnie grał nimi czy Sanchez, czy w sumie Buculiewicz i raz na jakiś czas wbijali kołki, to jeżeli chodzi o pracę na bloku, to w zasadzie dopiero finisz odrobinę pokazał tej pracy, ale wcześniej katastrofalny i Macyra, i beznadziejny Gaziego. I co też pokazuje, że no niestety, jak też powtarzamy wielokrotnie, jednego zawodnika ukryjesz jak Jastrzębski Węgiel z Macyrą, gdy masz obok lepszych kolegów na bloku. A tutaj jeszcze dziura z Sanchezem i to wszystko słabszy Czunkiewicz, więc też obron było zdecydowanie mniej. No dla mnie Suwałki po prostu nie imponowały. Mówię, poprawa nastroju i poprawa oceny tą końcówką, ale nie ma czym się chwalić i nie ma czym się cieszyć tak naprawdę. To utrzymanie to żaden sukces moim zdaniem Suwałki. Mniej więcej ze 3/4 sezonu musiało minąć, żebym miał poczucie, że Czunkiewicz gra swoje, to znaczy wcześniej grał słabiej niż się spodziewałem, a właśnie gdzieś dopiero po połowie sezonu Czunkiewicz zaczął prezentować się lepiej i też z czasem trener Kwapisiewicz ściągnął z boiska na stałe Gaziego i za niego wprowadził Stajera, który według mnie akurat był najjaśniejszą postacią z całej tej składanki Suwałk, bo też trzeba powiedzieć o tej przebudowie środka siatki, gdzie w zasadzie chyba wszyscy odeszli, no bo pojawił się Macyra, pojawił się Gaziego, pojawił się Stajer i pojawił się czwarty środkowy, tam był... Nieistotne i tak nie grał, tak? Grał Stajer, głównie Macyra i lub Gaziego. Urdzewicz został cały czas, w sensie jakby grał mało, ale został, czyli jakby trzech nowych graczy, no to najbardziej podobał mi się Stajer, mimo że dopiero gdzieś pod koniec sezonu dostał realną szansę za Gaziego, a wcześniej to stawianie na Argentyńczyka się mało opłacało, niezły na bloku, ale w pozostałych elementach słaby bądź bardzo słaby. Duża zależność od Halaby też mi się wydaje, to jest dość ryzykowne stawianie na taką postać jak Halaba, bo wiemy, jaką on ma nierówną formę, więc te wygrane często się wiązały właśnie z dobrymi meczami Halaby, no ale tych meczów było z kolei za mało. Gorszy sezon Filipiaka, który był jednak liderem bardzo mocnym w poprzednim sezonie. No i tyle, myślę, że nie ma co się zatrzymywać na Ślepsku. No jeszcze para 9-10, dwie legendy polskiej siatkówki, dwie drużyny, które no w przypadku Skryto może niedawno, no bo w poprzednim sezonie nie było playoffów, no ale w przypadku Zaksy no to już bardzo, bardzo długo. Myślę, że o Zaksie to moglibyśmy w ogóle, i to w sumie może nie złamać, żeby cały odcinek zrobić.
Może poszukać informacji z wewnątrz. Tyle o Zaksie rozmawialiśmy, że chyba no, już nie dokładnie. Ma co za bardzo się powtarzać. Tak, tak, tak. Dlatego mówię, jeżeli chcielibyśmy, no to w zasadzie już po zakończeniu sezonu, jeżeli znajdziemy czas i to może uda... W 24-godzinnym live'ie. Tak, w 24-godzinnym live'ie moglibyśmy się zastanawiać, no bo tylko to nie była historia z bajki finalnie. Nie była historia z bajki, dlatego że nie zakończyło się to happy endem. Więc jakby zakończyło się to tak, jak w zeszłym sezonie zakończyło się ze Skrull, czyli mocne personalia grające bagno cały sezon z problemami zdrowotnymi docierają do końca sezonu w miejscu adekwatnym do gry przez cały sezon. Niestety nie udało się dogonić, wygrać walki z czasem. Śliwka nie zdążył wejść na poziom, żeby uratować drużynę. Nie ma co się rozwodzić, natomiast ciekawi mnie wasze spojrzenie na PGG Skrebełchatów, bo ja finalnie nie uważam, że to był bardzo zły sezon Skry. Uważam, że to był sezon Skry na miarę możliwości i też z takimi ozdobnikami, z ciekawym Bartkiem Lemańskim, z odbudowanym Mateuszem Porębą, który w drugiej części sezonu już wyglądał dużo lepiej. Często ciągnął grę kanarski. Panowie, kto wizualnie wyglądał lepiej, Nysa czy Bełchatów? Zobaczcie, tyle samo zwycięstw, porażek. Wydaje się, że wizualnie nawet Skra wyglądała lepiej niż Nysa. Ale gdzieś Skrze brakowało takich małych punktów, żeby zdobyć punkt w meczu, często 3-1 porażki i to myślę, że tego zabrakło. Chyba zabrakło lepszego lewego, bo zaczął bardzo dobrze Adriana Aciobanitej, ogromny szacunek do niego, ale finalnie wydaje się, że to nie jest po prostu przyjmujący na poziom plus ligi, inaczej, na poziom playoffów plus ligi. To, że to jest gościu na spokojne utrzymanie, to nie mam wątpliwości moim zdaniem, panowie. Natomiast wydaje się, że to po prostu nie jest ktoś na playoffy. W miarę odbudował się Lipiński, miał momenty ciągnięcia bardzo duże. Dawid Konarski kilka meczów opuścił przez problemy ze zdrowiem i to były jakieś problemy małe Skry. Lemański pod Łomaczem dobrze. Lepszy niż rok temu chyba Piotrek Poręba. Z tym Piezem no tak. Taka historia ciekawa, Filip, moim zdaniem. A Lipiński też, mówię, też jakby, czy się uderzam w pierś, czy po prostu dostrzegam postęp bardzo duży. I znowu, jak tak trochę się tymi liczbami będę podpierał, no ale w tym roku kalendarzowym 39% efektywności w ataku Lipińskiego. No to myślę, brawo, że to mówi samo za siebie, no ale niestety nie spotkał się z Aciobanitejem, który byłby w dobrej formie, i Konarskim, więc trochę Lipiński się pojawił, a potem Konarski troszeczkę zgasł. Wieku Dawidowi nie wypominamy, ale też już ta końcówka sezonu nie była wybitna. No i znowu, gdybym tak czysto sportowo oceniał, to jednak bym, wydaje mi się, że na dystansie całego sezonu mimo wszystko Bełchatów wyżej niż Olsztyn stawiał. Jeżeli chodzi o uśrednioną formę prezentowaną i tak jak Kuba wspominałeś, kilka pogubionych punktów. Natomiast no, mówię, myślę, że nie ma czego się tutaj wstydzić. Jakby nie uważam, że to był jakiś bardzo zły sezon Skry. No i też uważam, że należy docenić tej pracę Gardiniego. Może to nie była spektakularna robota, ale to nie był dla mnie taki bardzo mocny kandydat do playoff. No, było bardzo blisko. Znaczy też chyba mało kto typował w ogóle Skrę na udział w playoffach, tak mi się wydaje, więc raczej to nie jest żadne zaskoczenie, że w tych playoffach nie zagrają. Tak z perspektywy tych wyników, które się przydarzały Skrze, no to można powiedzieć, że za słaby zespół na playoff, ale też trochę za mocny na ten dół tabeli, czyli oni w rundzie rewanżowej przegrali tylko jeden mecz z zespołami, które skończyły niżej nich w tabeli, więc do ogrywania tych słabiaków umownych według tabeli bardzo dobrze sobie do tego pasowali, no to już nie za bardzo byli w stanie ugryźć ścisłą czołówkę, bo też po prostu tam brakowało jakości sportowej, o tym też myśleliśmy w przedsezonowych nagraniach, że transfery, które tam były, nie zapowiadały tego, że będą w stanie bić się w ścisłej czołówce, więc sezon po prostu na miarę tego zespołu. I musicie wybaczyć nam, że musieliśmy jednak poświęcić co najmniej kilka zdań każdej z tych drużyn z miejsc 9-16. Musieliśmy też dlatego, że playoffy będą na tyle intensywne, że tam po prostu nie będzie przestrzeni raczej na to, żeby jeszcze gadać na temat wydarzeń w tych parach 9-10, 11-12. One nie są istotne. Ja w ogóle nie uważam, że nie powinno się ich grać. Jakby nie mam poczucia, że one są istotne. Oczywiście sponsorzy, ekwiwalenty, wiecie. To tego zawodnicy typu też chyba nie kochają tych meczy. Dokładnie, więc musicie nam wybaczyć, natomiast przechodzimy już do creme de la creme tego naszego dzisiejszego
live'a, czyli do dyskusji o meczach w playoff. Jest was 140 osób w tym momencie w naszym live'ie, ale łapek w górę mamy dużo mniej niż 140, nawet 145 z tego co widzę, więc bardzo, bardzo poprosilibyśmy o łapkę w górę i suba. No a my przeskakujemy po dżinglu do, no, do kluczowych informacji, do kluczowych rzeczy, statystyk, wszystkiego, co będziemy w stanie wymyśleć, jeżeli chodzi o rywalizację w playoff. Szósty set. Więc łapka w górę, bardzo, bardzo prosimy. To pozwala nam oczywiście dotrzeć do szerszego grona odbiorców, a dla was to tylko albo kliknięcie na telefonie, tapnięcie, albo złapanie myszką i po prostu danie lajka. Dobra, to może zmienimy układ tabeli, chociaż nie, dobra, możemy zostawić jeszcze tę tabelę na chwilę. Pary ćwierćfinałowe finalnie. Jastrzębski Węgiel kontra Indyk Pola ZS Olsztyn 1-8 i zwycięzca tej pary w półfinale zmierzy się z Asseco Resowią Rzeszów lub Treflem Gdańsk. No a w drugiej ścieżce Aluron CMC Warta Zawiercie na drugim miejscu zagra z siódmą PSG Stalą Nysa. No i oni zmierzą się w półfinale ze zwycięzcą rywalizacji Projekt Warszawa kontra Bogdanka lub Lublin. Po wielu perypetiach, po koszmarnie ciężkim sezonie Indyk Pola ZS Olsztyn w playoffach, natomiast no miałem taką myśl, że jak się nie chciało grać z Jastrzębskim Węglem, który no nie bez powodu 75 punktów i bilans 25-5, jeżeli chodzi o zwycięstwa, no to trzeba było jednak zagrać dużo lepszą fazę zasadniczą. No i to ósme miejsce na finiszu Stal Nysa odebrała, wygrywając Zawierciem, które już ten mecz troszkę odpuściło. W sensie nie chcę tutaj iść w jakieś teorie spiskowe, ja w ogóle też nie mam problemu z tym, że sobie trenerzy podejmują decyzję. Trzeba było grać kolejkę ostatnią o tej samej godzinie, Kuba, i wtedy nie mielibyśmy problemu ustawiania się. Mógłbym o tym mówić godzinami, no bo gdzieś te emocje, które były w tej kolejce, skończyły się o 18.40 w sobotę. Czyli tak naprawdę po drugim meczu kolejki, kiedy Indyk Pola ZS Olsztyn drugi set suwałkami wygrał. Cały dzień na analizy, studia, łączenia się, myślę, że tabela live, gdzieś tam ten słynny, charakterystyczny dżingiel, który był w Kanale Plus, czy jest w przypadku Multiligi, to jest coś, co chciałbym bardzo poczuć w siatkówce. W serii grają o tej samej porze i wiecie, i to też powoduje, że zobaczcie, że w Serie A tylko Trentino w tym roku wyszło drugim składem, mając zapewnione pierwsze miejsce, nic się nie zmieniło. Wyszli rezerwowi, a wszyscy inni jednak grali składami pierwszymi. To oczywiście tam śledzono wyniki. Perugia nie chciała trafić wyraźnie na Milano w ćwierćfinale, ale mimo wszystko gdzieś do tych meczów podchodzono inaczej. I myślę, że to jest ta kwestia. Ciężko się dziwić z trenerem. Ja powiem tak, jeżeli ma zapewnione pewne miejsce, bez względu na to, co się wydarzy, jesteś drugi lub jesteś trzeci lub jesteś czwarty, po co masz katować gości, którzy są no, przemęczeni na pewno ilością grania i powodować jeszcze u nich jakiś wysiłek meczowy 4 dni przed najważniejszym spotkaniem. Kapitalnie to podsumował właśnie Michał Winiarski, który mówi, że mecz sezonu zagramy w środę. To była sobota wieczór, nie było Butryna, bo został w Zawierciu i po prostu no, dla nich ten mecz istotnie jest środowy, a ten sobotni to był mecz, którym myślę, że emocje, które ich grzały, były po prostu nieduże, więc to jest kwestia, którą trzeba zmienić, natomiast it is how it is i mamy przed sobą playoffy i pary, jakie powiedziałeś chwilą, Piotrek. No i myślę, że zaczniemy od pary 1-8, 1-8, 2-7 i tak będziemy schodzić w dół, jak kulminacja to będzie para Asseco Resowia Rzeszów z Treflem Gdańsk, więc musicie jeszcze chwilę poczekać, jeżeli są tu kibice Resowi na omówienie właśnie, znaczy jeden jest na pewno Filip, ale myślę, że jest więcej na czacie, więc musicie chwilę poczekać. Jastrzębski Węgiel kontra Indyk Pola ZS Olsztyn, nie będziemy tutaj się roztaczać za bardzo nad całą historią sezonów, raczej tę historię możemy wplatać w rywalizację. W tym sezonie dwa mecze rozegrane w Plus Lidze. Pierwszy mecz to na początku sezonu, chyba druga kolejka, jeżeli dobrze pamiętam. Jastrzębski Węgiel 3-1 wygrywa z Indyk Polem AZS-em Olsztyn i miałem taką myśl, ostatnio sobie przypomniałem ten mecz i przypomniałem sobie, że grał tam Janikowski. Przypomniałem sobie, że też nie było już Szerszenia, bo on miał kontuzję w pierwszym meczu z Aluronem z CMC Wartą Zawiercie. I przypomniałem sobie też o tym, że no ten mecz pokazał, oczywiście to nie była finalna forma Jastrzębskiego Węgla, ale on trochę pokazał, że zagrywką tego pierwszego seta AZS sobie wtedy wyserwował i nie zabrakło bardzo dużo do drugiego seta. Natomiast to też pokazuje, że ta moc na zagrywce na pewno w Indyk Polu AZS-ie jest, no i śmiejemy się trochę z naszej grupie kibiców AZS-u, że co mecz to zawodnicy mówią, musimy zrobić różnicę zagrywką.
naszym głównym atutem jest zagrywka. I tak wiecie, można to wyśmiewać, ale taka jest prawda. Jeżeli AZS siądzie zagrywką na Jastrzębski Węgiel, to jest jedyny warunek, żeby ta zagrywka siedziała w trzech setach, czterech setach, żeby nawiązać rywalizację i trochę napędzić strachu, no bo chyba o tym mówimy w tej rywalizacji. Ja mam takie poczucie, że z drugiej strony rywal to jest jeden z trudniejszych do ustrzenia zagrywką. Pewnie jeszcze trudniejszy jest ciut zawiercie, ale Jastrzębie też ma w swoim składzie dobrze przyjmującego Popiwczaka i jednego z najlepiej przyjmujących według statystyk tej rundy Fornala, więc trochę ten pierwszy mecz pokazał jeden wizerunek meczu, pierwszy, ale na drugim meczu Piotrek Rewanżu w Urani byliśmy i to było wygrana 3-0 Jastrzębia i pokaz mocy Hubera i pokaz przede wszystkim mocy tego monstrualnego bloku Jastrzębian, bo tam Alan, czyli ewidentny lider Olsztynian, znowu powiem, napędzony słoneczkiem kwietniowym w Polsce, no wtedy został zatrzymany brutalnie przez Fornala, no to było, tam cztery bloki dostał od niego i to szukał skosu prostej, a Fornal to wszystko czytał i myślę, że jak mamy antycypować przebieg meczu, to ktoś powie, okej, patrzmy na formę, która jest w ostatnim miesiącu i to na pewno zaraz powiemy, ale jak mamy patrzeć na to, co się może wydarzyć, no to się albo wydarzy to, co ty mówiłeś, to, co było w pierwszej kolejce, czyli dobry Indykpol z dobrym przyjęciem, wsparty Janikowskim jako klejem, bardzo dobry grający Alan i Indykpol szarpiący i jakby kąsający niejako Jastrzębie, skutecznie urywający sety, albo ten drugi, czyli naładowany Indykpol AZS Olsztyn w Urani, szybko gaszony przez brutalny blok Jastrzębia. Trochę tak to widzę, Filip. Czyli chcesz, Kuba, powiedzieć, że Latinos Borges miał cały sezon złą pogodę w zeszły, tak? A kto wie, jak Radomiu to wyglądało. Nie wiem, to było w Rzeszowie, ty wiesz, od momentu, kiedy go zobaczyłeś na loży w Rzeszowie, nie wiem, jaka była pogoda w Rzeszowie, u was na pewno jest cieplej niż na Pomorzu czy Mazowieckim, ale to wiesz, nie wiem, jak lubny ciepło jest Mauricio Borges. Odstawmy Borgesa na bok, historia miniona słusznie. A z kolei inna Latinos, bo o nim chciałem powiedzieć, Alan wydaje mi się, że trochę wraca do formy, bo miałem wrażenie, że po dobrym starcie, gdzie robił dobre wrażenie, przyszedł jakiś dołek formy, gdzie dość długo to trwało i to też jakby zbiegło się z innymi kłopotami Olsztyna, co w efekcie sprawdziło, że trochę rzutem na taśmę wywalczono playoffy. Ostatnio Alan wygląda trochę lepiej, no ale z kolei jak szukać potencjalnych rzeczy, które mogą nie udać się AZS-owi, to po pierwsze słabszy dzień na zagrywce, od której będzie dużo zależało, ale też Alan, mimo że dobra forma, trafi na dobry blok Fornala chociażby. Więc to nie musi oznaczać, że ten dobry Alan będzie miał kontynuację. No właśnie, no trochę pokazujemy już liczby na ekranie, a też są na pewno ludzie, którzy będą słuchać w formie podcastu. Trzecia najlepsza skuteczność i efektywność ataku w lidze Jastrzębski Węgiel, wyżej, mówimy tutaj o tylko 2024 roku, czyli mówimy ostatnie 3 miesiące z hakiem. Wyżej Projekt Warszawa i co ciekawe PGE GiEK z Krabbeł-Chatów, co może być zaskakujące, ale też pokazuje właśnie ten jakby pozytywną stronę gry Skry. AZS Olsztyn to z kolei taka idealnie średnia drużyna. To ja dałem ranking, że to jest 10 miejsce, ale tak naprawdę to są liczby praktycznie w punkt średnie, czyli drużyna z problemami w ataku. Na pewno nie jest to drużyna kompletna, bo o Alanie mówiliśmy, że on jest skuteczny, skończył właśnie około 35% efektywności chyba cały sezon, całą fazę zasadniczą. Natomiast jak dobrze grał środek w AZS-ie na początku sezonu, to potem zjechał i trochę się odbudowuje już. Może to też jest kwestia tego, że Tuaniga jednak jest... Sapiński w jednym meczu liczb nabył dużych. Tak, Sapiński dokładnie, ale to potem już się uśredniało, więc cały czas było tak, że to był jeszcze taki dobra gra środkiem. Karlicek, problem z infekcją i on na pewno wyglądał dużo gorzej w 2024 roku. Natomiast też wydaje mi się, że wraca. No i też miałem takie poczucie, oglądając nawet mecz z Suwałkami, że no jest to chyba jeden z lepszych AZS-ów bez Szerszenia, jaki ja widziałem w tym sezonie. Ja nie mówię, że to jest drużyna, która może Jastrzębski Węgiel ruszyć, natomiast jest to drużyna, która wydaje mi się być nieźle przygotowana i w całkiem niezłym gazie, jeżeli chodzi o playoff, o swoje możliwości, o to, jak wygląda gra. Wiecie, nawet takie małe ozdobniki, o których mówiłem. Alan grający, znaczy Tuaniga grający krótko z Alanem. No to jest taki symbol luzu jakiegoś tam już. Ale zobacz, już złapanego. Myślę, że mi to przystoi powiedzieć może trochę bardziej niż tobie, ale ten mecz na Warenie Ursynów, który widzieliśmy zza boiska,
wyluzowany Szymandera, trochę tańczący w tym kwadracie, luźny Josh Tuaniga i trochę dziwił mnie inaczej. Bawił się hokeja w tym roku mocno Javier Weber, bo gdzieś tych zmian było bardzo dużo. No i wydaje się, że w końcu trafił gdzieś niczym Serhiej Owieczkin, bo ta zmiana Tuanigi z Janikowskim na Warenie Ursynów dużo dała. Dała dużo spokoju. Janikowski trzymał przyjęcie, był takim, cały czas mówimy o tym pojęciu kleju, ja bardzo je lubię i on naprawdę tę rolę spełniał. Był oczywiście trzecią opcją w ataku i dlatego dostał piłki na pojedynczym bloku, gdzieś tam wybijał po tym pojedynczym bloku. No i dał zwycięstwo niespodziewane, myślę, że w tej sytuacji innych polów, który już wtedy mógł sobie zapewnić awans do playoffów, albo praktyczny awans do playoffów. No, poczekano tydzień później, stało się to w Uranii, gdzie dowiózł mentalnie zespół z Olsztyna. Myślę, że można się śmiać, można mówić, że nie mental. Piotrek zawsze podkreśla, że to jednak boisko i jakby umiejętności, niekoniecznie mental. Pełna zgoda, ale AZS jest taką drużyną, która mógłby mieć, były pewne wątpliwości może co do tego, czy dowiozą jakby ten mecz mentalnie, ale widać było, że weszli naładowani. Myślę, że dobry vibe, dobra atmosfera. Tuaniga, jakby mówię, złapał niezłą formę, nawet nie fizycznie, bo to poruszanie się na to narzeka, prawda, Weber, ale wybory bardzo dobre. Asy zaczął nawet strzelać, co myślę, dokładnie, że świadczy o tym, że on się dobrze czuje. Dokładnie, idealnie to ująłeś, Filip, a Janikowski jako klej, także myślę, że mówię, dobra forma, jeżeli chodzi o marzec, końcówkę marca, jeżeli chodzi o Olsztyn, Filip. Ja w zasadzie nie mam też za wiele tutaj do dodania na ten temat, widzimy liczby, które przemawiają na korzyść Jastrzębia, w zasadzie wszystkie, a Piotrek, znalazłeś może coś, co z liczb wynika na korzyść Olsztyna? To znaczy, jeżeli ja bym szukał takich rzeczy, to powiedziałbym, że zwróćcie uwagę, że nawet jak spoglądamy na tę skuteczność ataku rywali, to Jastrzębski Węgiel jednak ten swój prime, jeżeli chodzi o grę blok-obrona, moim zdaniem miał wcześniej w tym sezonie. I pamiętacie, to było tak, że mieliśmy 22% efektywności rywala? 21% w pierwszej rundzie, 20, jakieś takie liczby. Więc teraz oni cały czas są najlepsi w lidze, natomiast nie są już aż takim monolitem. A ja mogę jeżeli zadać pytanie? Do ciebie znaczy są fantastycznym monolitem cały czas, ale to już nie jest ten gigantyczny poziom. No. Ja nie wierzę, że da się utrzymać formę do finału Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że to jest najważniejszy cel Jastrzębia. I teraz, kiedy oni muszą mieć jakiś lekki dołek, no bo ten na przykład Patry, Jean Patry, który wyglądał w Pucharze Polski, Filip, na naszych oczach, no genialnie, fenomenalnie wręcz, no jakby lepiej niż w Tokio, to był najlepszy atakujący, jaki widziałem za swojego życia, bym powiedział, jeżeli chodzi o całość, tak, no bo widywałem kapitalnego Kurka, widywałem kapitalnego Kaczmarka, widywałem Andersona kapitalnego, ale Patry też dokładał blokiem, dokładał obroną, no to było poezja i trochę chyba wraca do poziomu człowieka. I teraz pytanie, jak to się zgra, bo z drugiej strony wyżej idzie Fornal, więc pytanie, jak to rozegra Mendes. No ciężko powiedzieć, że kto, jak nie on, ma to wiedzieć, bo rok temu trochę chyba się na tym sparzył, bo fantastyczny zespół Jastrzębia w finałach, w całym playoffie i chyba trochę na finał z Zaksą zabrakło paliwa. To znaczy, trochę tak, ale głównie chyba to nie temu zabrakło paliwa w finale Ligi Mistrzów z Zachsą, bo faktycznie ten finał plus Ligi fantastyczny, Walec przyjechał się po Zachsie, a finał zawalił Toniutti, z tego co pamiętam, i też trochę wiązałbym ze sobą Toniuttiego to, że może Jastrzębie ostatnio trochę gorzej pracuje w systemie blok-obrona. Generalnie wiemy o tym, że on ma kłopoty zdrowotne, dość często pojawiał się ktoś inny na rozegraniu za niego, czy to Skruders, czy Maciączyk. No ale właśnie jak jesteś w gorszej formie fizycznej, to gorzej pewnie pracujesz w obronie, masz mniejszy refleks, mniejszą elastyczność ruchu, pewnie też niżej skaczesz na bloku, żeby chociażby wybloki łapać, więc po części to może być kwestia właśnie dyspozycji fizycznej Bena, ten spadek jakości właśnie defensywnych walorów Jastrzębia. No i właśnie, jak jeszcze mielibyśmy jakiś tam jakikolwiek szukać słabości, no to oczywiście Jastrzębie indywidualne słabości nie są problemem dla drużyny takiej jak Jastrzębie, bo po prostu tam system gry jest kapitalny, więc zawsze ktoś dowozi. Przy czym drugi przyjmujący obok Tomasza Fornala to jest potencjalnie jakaś szansa. Czyli czy to będzie Rafał Szymura, czy to będzie Sedlaczek, to wydaje mi się, że no, taktyka zagrywki jest raczej jasna. No, raczej jeżeli oczywiście o takiej, nie wiem, sile zagrywki połączonej z taktyką można mówić. Natomiast no widzimy, że tutaj jeżeli chodzi o jakość ataku Jastrzębskiego Węgla na przyjęciu, no to nie jest to spektakularny wynik, to jest tak powiedziałbym średnioligowo, więc Fornal te wyniki pcha w górę, a Szymura
jednak w ten 2024 ma słabszy i tam zjechał chyba 10% efektywności w ataku. Natomiast wiecie, no to jest takie doszukiwanie się dziur na siłę. No, jedyny scenariusz tak naprawdę, w którym AZS wygrywa sety, no bo AZS może wygrać w każdego pojedynczego seta. Moritz Karlicek idzie na zagrywkę, strzela 3 asy, 4 asy z rzędu albo jakoś, nie wiem, 2 asy przechodząca, nakręcają się kontrą, dowożą temat, Alan kończy piłki, Havryluk zaczyna bronić, no bo Jastrzębski Węgiel nie jest nie do zajechania, jeżeli chodzi o swój własny atak. I to są takie scenariusze, natomiast no to wiecie, no to jakbym powiedział, szansa na to, że coś takiego się wydarzy, to bym powiedział 25% w każdym z setów. No i takie 25% razy 25% prawdopodobieństwa razy 25% i tak 4 sety, które musi wygrać AZS, no to no bukmacherzy są bezlitośni, tam 95% Jastrzębie, 5% AZS, no ja aż taki surowy chyba nie byłbym, no ale to cały czas jest, nie wiem, 85 do 15 może. Ciut większy mismatch jest z drugiej parzy, wydaje mi się, o której powiemy. Tutaj aż takiego mismatchu nie ma, ale no gdzieś ta defensywa, Jastrzębia cierpliwość. Olsztyn nie jest drużyną, wydaje mi się, która na dystansie 6-12 setów jest w stanie utrzymać taką cierpliwość gry z Jastrzębiem, która jest wymagana. Zobaczcie, że nawet mówię, pod nieobecność czy pod kontuzjowanego Szymurę w finale Pucharu Polski zawiercie musiało tak zdjąć Trevora. Trevor musiał wrócić z czystą głową, inaczej prowadzona gra przez Miguela, no musiało zagrać na maksa swojej cierpliwości, zawiercie, żeby to ograć. Wydaje mi się, że po prostu jako słabsza Piacenza i gdzieś AZS, bym powiedział, że nawet dużo słabsza, w niektórych aspektach lepsza, w niektórych słabsza, to musiałoby się zdarzyć absolutna indolencja w ataku jednego z przyjmujących, zatrzymany Patrii, to w taki sposób, który on najbardziej nie lubi, czyli trzymany pasywnym, równym blokiem, to też jest tak, moim zdaniem problemem. Albo obroną, tak, no bo albo obroną, AZS ma z tym problemy w ostatnich kolejkach, tam czy Filip, jak czy Bołądź, to widzieliśmy to w arenie Ursynów, problem z obroną w ataku z pierwszej strefy, z drugiej strefy jest bardzo duży. Obrona teraz, a dwa, że... Krajan jeszcze, wiesz, Filip, jeszcze kończąc, twój Krajan jest znowu w formie mutant. No bachuba. Obrona to raz, a dwa, że druga piłka, mam wrażenie, że w AZS-ie często szwankuje, że nie do końca są te piłki właśnie gdzieś po obronie dopieszczone, żeby miał komfort Tuaniga w rozegraniu, więc no generalnie to jest tak, że widzę małe szanse dla AZS-u, ale mimo wszystko większe niż w starciu Nysa Zawiercie, to znaczy Nysa według mnie ma mniejsze szanse na ogranie Zawiercia niż Olsztyn na ogranie Jastrzębia. Tutaj mówimy o tej równości, stabilności Jastrzębia względem rozchwiania AZS-u. No i na korzyść mimo wszystko gra system rozgrywek. Bo to w sumie dzisiaj jeszcze nie powiedzieliśmy, no ale granie na zasadzie wygrywa Olsztyn jeden mecz i ewentualnie złoty set, no to jest zupełnie inny bilans procentowy rozkładu szans, aniżeli wygrywanie 3 meczów, które dopiero decydują o tym, że awansujesz do półfinału, więc gdzieś ten system rozgrywek potencjalnie zwiększa ryzyko niespodzianki, no ale daje 20% Olsztynowi, nie 70%. Z drugiej strony myślę, że Liga Mistrzów dała mi w tym roku przekonanie, że hale Jastrzębia stwierdzą. W sensie, że jest tam ogień, nie? Że jakby, nie wiem, przyjeżdża Piacenza czy Zirat, no to naprawdę była korba i był ogień, więc jakby no tutaj też no, będzie fantastyczna atmosfera na obu spotkaniach. Święto, fajnie, że Olsztyn wchodzi z taką marką i z tą kapitalną uranią, jeżeli chodzi o frekwencję w drugiej rundzie, ale czysto sportowo ja się obawiam, a może nie tyle obawiam się, co znaczy, wydaje mi się, że to jest... bliżej jest wariantu meczu rewanżowego mimo wszystko, bo jakby szanując Mateusza Nikolskiego, dał kapitalny impuls, ale nie wiem, czy gość, nie, no to brzmi, jest jakby, no dokładnie. Wiesz, to brzmi jakby... Widać, no to też nie bez powodu jest oszczędzany w ofensywie. To też pytanie, czy z Jastrzębskim Węglem możesz tak grać w ogóle. Dokładnie. Że, a wiesz, a on cały czas jeszcze nie skacze, siły wydaje mi się, że trochę dołożył do ataku, no ale no, tam wysokość na bloku Jastrzębskiego Węgla jest koszmarna. Naprawdę jest bardzo, bardzo trudna, więc tam Jean Patry myślę, że
parę razy będzie łapał blokiem. Jeszcze tutaj było, padło pytanie o zagrywkę. No to jak wygląda zagrywka w tym roku? AZS 8% asów, Jastrzębski Węgiel 8 i to jest czwarty i trzeci wynik w lidze, więc dobrze. Dalej przychodzące zagrywki, no to AZS ma ich 5%, 4% Jastrzębski Węgiel, czyli jakby cały czas jest to porównywalne. Efektywność zagrywki Jastrzębia minus 5,3 i to jest drugi wynik w lidze, aż minus 6,6 i to jest szósty wynik AZS-u, no ale oczywiście jednak liczba breakpointów Jastrzębskiego Węgla jest dużo wyższa też z uwagi na blok, no bo AZS, trzeba też o tym pamiętać, Jastrzębski Węgiel ma potencjał na zagrywce duży i oni wcale nie muszą bardzo mocno tą zagrywką grać, więc nie są tak uzależnieni w tym swoim pracy na bloku od tego, czy odrzucą od siatki. No więc mówię, no te 25% na wygraną w secie to też jest takim scenariuszem, że Jastrzębiu się na przykład zagrywka nie odzywa, no to jakby jedyna szansa dla AZS-u to jest taki scenariusz, bym powiedział, Resowi w playoff Pucharu CEF, czyli jeden mecz wygrany, nagrzany we własnej hali, fantastycznie siedząca zagrywka, rozstrzelane Jastrzębie, odrzucone od siatki i potem jakiś tam złoty set, bo tak jak mówisz, ta hala w Jastrzębiu jest na pewno twierdzą. 3-1 Jastrzębie, myślę, jak już typujemy chyba do tego zmierzamy. Tak, typujemy. Czy ja dobrze myślę, bo mogło mnie trochę przyćmić, tu będą te dużyngi tak zwane, jeżeli drużyna wygra 3-0 i będzie prowadzić 2-0, tak. To gramy tak naprawdę już o nic, tak? Tak, tak. Tu ewentualnie może jakaś kombinacja nastąpić, ale podejrzewam, że w pierwszym meczu jakieś 3-1, w drugim max 3 sety emocji, czyli 2-1 dla Jastrzębia i dużynki. Pełna zgoda. Mateusz Porosło na czacie pyta, system punktowy jest jak z Ligi Mistrzów, tak? Czyli dokładnie tak. Remis 3-2, 2-3 to jest złoty set, lub 3-0 lub 3-1 versus 1-3-0-3. To tak to wygląda. Ja zadałem pytanie w ankiecie, więc możecie jeszcze zagłosować. Ile setów w dwumeczu zdobędzie Indyk Pula ZS Olsztyn? 0 setów, 18% głosów na razie. Zresztą zagłosujcie, zobaczycie. Jeden set, 44%. No i to jest dominujący wybór. Ja myślę, że takie pomiędzy 1 a 2. I teraz pytanie, bo emocje mogą być, jeżeli te dwa sety wydarzą się w Urani. Jeżeli to będzie tiebreak, jeżeli będzie 2-3, to wtedy możemy mówić o jakichś emocjach w tej parze, w rewanżu. Jeżeli to będzie 1-3, a tak to trochę wygląda, jeżeli chodzi o poziom sportowy, no to w rewanżu siada zagrywko Jastrzębski Węgiel, hala podgrzewa i tak jak Filip powiedziałeś, kończy to Jastrzębie. Przechodzimy dalej, po dżingielku para 2-7. Szósty set. Para ćwierćfinałowa 2-7, Aluron CMC Warta Zawiercie kontra PSG Stal Nysa. No i dobrzy znajomi. Mecz w weekend i teraz w środę już z powrotem Zawiercie jedzie do Nysy, żeby zagrać mecz ćwierćfinałowy. Wygrywa Nysa ten mecz, ale chyba Kuba więcej mówi nam ten pierwszy mecz rozegrany na wyjeździe o tym, jaka jest faktycznie różnica pomiędzy dwoma drużynami. Ten mecz drugi niczego nie stanowi, o niczym nie mówi. Największy mismatch w lidze w tym poprzednim sezonie był pomiędzy tymi dwoma drużynami. Ostatnie 3 spotkania, licząc tego, który miał miejsce teraz w Nysie, to było, poprawcie mnie, 3-3 i to taka sportowa chłosta Zawiercia na Nysie. Ten pierwszy mecz rundy zasadniczej do 14, 17 i 16. No więc... Wtedy to Zawiercie było mniej więcej w okolicach meczach z Milanem, prawda? Tak mi się wydaje. Czyli takiego swojego jednego z pików tego sezonu. I wiecie co, jakby też nauczyłem doświadczenie z poprzednich lat, mam poczucie, że rok temu nie odpowiednio oceniałem moc Jastrzębia po tym, co się działo w danym momencie sezonu. Wchodząc do playoffów, Jastrzębie wyglądało na rok temu najlepiej. Przejechało się po treflu. Ograło Zawiercie w 9 spotkań, 3 razy 3 rok temu Jastrzębia i było w najlepszej formie. Teraz mam poczucie, że Zawiercie w najlepszej formie na wejściu do playoffu. Mecz grany w święta z Jastrzębiem, na jakichś tam emocjach oczywiście już praktycznie bez stawki, 3-1 wygrana, dość pewna Zawiercia, więc to Zawiercie jest nakręcone, jest mocne, odpokutowało tą porażkę w CEF z Resowią wygranym zasłużenie Pucharem Polski.
Zupełnie inne momentum zespołu niż rok temu. Nie ma Urosza, nie ma problemów, wydaje się, atmosferowych. Tavares po kontuzji wrócił w dobrej formie, wygląda na to. Dokładnie tak. Tavares wraca po kontuzji, sprawdzony w boju Kozłowski. No i fantastyczny Butryn, jakby fenomenalny. Nawet takich meczów jeszcze ostatnich, które były ważne, no to Zaksa, która w ostatnim meczu swoje szanse przyszedł do zawiercia, no i właściwie pierwszy i drugi set z Patrykiem Łabą nie ma szans. W trzecim gdzieś tam jest szansa, po czym Bieniek jakby to kończy. Ogromny atut zagrywki zawiercia, ogromny atut ich hali, jeżeli chodzi o sposób przyjęcia przyjmujących Nysy. Ciężko mi tu jest uwierzyć w jakiekolwiek emocje, naprawdę. No jeszcze dodałbym do tego Kwolka, który trochę wyszedł ze swojego cienia z początku sezonu, gdzieś mniej więcej w Pucharze Polski już był postacią, jeśli nie numer jeden, to numer dwa może nawet, biorąc pod uwagę, jak odbudował się w ataku i widać po nim spory luz od tego Pucharu Polski, więc jeszcze jakby dodatkowy faktor tego Kwolka dochodzi. No, poniekąd ten mecz może wyglądać tak jak ten pierwszy właśnie w rundzie zasadniczej, do 14, 17, 16, jak powiedziałem. Dość odważnie tam zaczął Pliński z Michałem Gierżotem i z Włodarczykiem, czyli chowając Elgrauiego na ławkę rezerwowych. No ale to nie była, jak pokazał ten mecz, trafiona decyzja. Trzeba było wrócić do Elgrauiego. No i jak skończyli w ataku skrzydłowi Nysy? Włodarczyk 11% efektywności, Gierżot 27% efektywności, Elgrauj po wejściu z ławki minus 15. Jedynie atakujący wyglądali sensownie. Całe przyjęcie zespołu na przestrzeni tych trzech setów, 21% pozytywnego, 3% perfekcyjnego, prawie co szósta zagrywka to jest błąd w przyjęciu, więc myślę, że to jest streszczenie tego, co mi się wydaje nastąpi właśnie w tej rywalizacji ćwierćfinałowej. Zadałem pytanie podobne jak w przypadku tego poprzedniego ćwierćfinału, który omawialiśmy, ile setów w dwóch meczu zdobędzie PSG Stal Nysa. Liczby widzicie i te liczby myślę, że trochę nie pokazują rzeczywistej wartości zawiercia właśnie z uwagi na problemy Kozłowskiego, z uwagi gdzieś też na może nie aż taką motywację do grania na maksa w lidze, w takim sensie, że nie musieli tak naprawdę się spinać zawiercianie, żeby te mecze wygrywać. Z Kwolkiem zgodzę się, że znowu ostatnie kilka spotkań tak, ale znowu jeżeli szukamy słabości i tutaj właśnie jakbyśmy pokazali to pozycja po pozycji, no to właśnie podobnie jak w przypadku w ogóle Jastrzębskiego Węgla, ta skuteczność, efektywność przyjmujących była taka sobie. I oczywiście był lekki dołek w Pucharze Polski na przykład. Był dołek, Bartosz Kwolek 24% efektywności w 2024 roku i mówię, to jest jakby zgrupowane, to nie znaczy, że ja uważam, że on teraz nie jest w dobrej formie, no bo wydaje mi się, że rośnie. Bardzo dobry mecz ze Skroł był Hatów. Natomiast to nie jest tak, że zawiercie mimo wszystko, mimo wszystkich swoich atutów, kapitalnego przyjęcia, potężnej zagrywki, najlepszej w lidze, Bieńka, obrony, to nie jest tak, że to nie jest, że to jest drużyna, która nie ma jakichś tam pewnie delikatnych ograniczeń właśnie z parametrami w ogóle fizycznymi na przyjęciu, co im zupełnie nie przeszkadza, jak widać, no bo wygrany Puchar Polski i najlepsza faza zasadnicza w historii. Natomiast jeżeli miałbym szukać, no to właśnie wychodzi na to, że nie jest to taki monolit, przy czym te liczby są strasznie mylące, bo zawiercie ma bardzo dobrą zagrywkę, i Nysę rozstrzela i nie wierzę w to, że Nysa będzie w stanie utrzymać jakoś ataku pod presją zagrywki zawiercia. Po prostu w to nie wierzę. To nie jest ten typ drużyny. Nysa w ogóle przyjmuje najgorzej w całej lidze. Wyblok moim zdaniem też ogromny atut zawiercia i tak jak zapytałem Michała Winiarskiego w Krakowie o Winiar Ball, no to myślę, że to zawiercie z tym Winiar Ballem, co właśnie po liczbach niekoniecznie jest drużyną najbardziej skuteczną czy efektowną. Ja myślę, że jakiś scenariusz musiałby się panowie wydarzyć, żeby tu się coś innego zdarzyło, podczas gdy ostatnie trzy spotkania w bardzo zbliżonych składach, umówmy się, tak? Znaczy, okej, był rok temu Bentara, a nie Muzaj czy Kapica, ale przyjmujący, rozgrywający byli tacy sami. Co by się musiało wydarzyć? No nie wiem, co fantastyczny Muzaj lub Kapica, którzy mają, wiesz, dzień jeden z lepszych w karierze, jeżeli chodzi o i umiejętność poradzenia sobie z presją rywala na zagrywce i umiejętność poradzenia sobie z presją. Gierżot grający na poziomie Leona z finału Mistrzostw Europy z Włochami, tak, czyli kapitalny na wysokiej piłce, jeszcze przyjmujący bardzo dobrze.
środkowi, którzy gdzieś tam potrafią zrównoważyć Bieńka, no to brzmi blisko science fiction. No ta abstrakcja. Dla mnie abstrakcja. Oczywiście ja za ZS-em nie byłem obiektywny, więc się doszukiwałem na siłę, ale to tak jak w tej chwili powiedziałeś, no to jest większa szansa ZS-u z Jastrzębiem, paradoksalnie, niż Nysy z Zawierciem. Chciałbym, żeby Filip to, na mecie nam to do gardła wdusili i pokazali, że jednak są w stanie walczyć, ale taki mismatch na poziomie stylu gry, jakości tak. gry, organizacji gry jest dla mnie po prostu w tych playoffach największy. I nie chodzi tylko o formę, w sensie Nysa może sobie radzić z Subałkami, z Olsztynem, z projektem Warszawa trochę formie. Rozmontowanym bez Borkowskim na przykład, ale raczej nie jest dobrze przygotowanym Zawierciem, no a myślę, że Winiar już pokazał na Pucharze Polski, że przygotowanie trafia. I potencjalnie jeszcze dochodzi kłopot w postaci kontuzji Włodarczyka, to znaczy mówię potencjalnie, bo nie wiem na ile poważny był ten uraz z ostatniego meczu w jego wykonaniu, więc może też się okazać, że będzie trochę szersze pole manewru dla Plińskiego, jeżeli ewentualnie chciałby może schować Gierżota do ławki, który potencjalnie będzie bardzo ostrzeliwany zagrywką. 40 przyjęć czuję. Jeszcze mam takie jedno pytanie, panowie. Co według was jest największym atutem Nysy? Nie wiem, no może to, że są w stanie być skuteczni na tak. wysokiej piłce ze słabego przyjęcia. Ale to hala. Też jest tak, że no hala, ale no zagrywka nie raczej. Blok raczej nie. Przypomniało mi się a propos tego właśnie, co powiedzieliście o grze na wysokiej piłce. Pamiętam jeden z pierwszych meczów komentowanych przez Witolda Romana w Polsacie i on powiedział fajną rzecz, że Nysa jest dobrze przygotowana do grania na wysokiej piłce, bo oni nawet na treningach nie mają dobrego przyjęcia. Bo tam generalnie wszyscy słabo przyjmują, więc jakby muszą sobie radzić w tych warunkach dzień w dzień, nie tylko w meczu z Zawierciem, ale w zasadzie codziennie, więc oni do takiej gry są właśnie poniekąd najlepiej przygotowani. Znowu podpierając się liczbami, 36% pozytywnego przyjęcia Nysy i to jest najgorszy wynik w lidze, 10% błędów i to jest drugi najgorszy wynik po Częstochowie. No i to też jest duża sztuka, żeby z takimi liczbami wejść do playoffu, to trzeba oddać. Ktoś by powiedział styl sztachaciarski, styl starowłoski, można by powiedzieć. No ale tak jak mówicie, no zobaczcie, te liczby się bronią, tak? Skuteczność, efektywność ataku Kapicy, czy Muzaja, czy też Gierżota, Wodarczyka, czy El Grauiego, czy Kamila Kosibi, bardzo dobra, no więc mówię, ale no nie, nauczyliśmy się, że siatkówka to nie tylko skuteczność i efektywność ataku przyjmujących, szczególnie przy własnej akcji, to jest nie, chyba... Zdecydowanie, no jakby w przypadku liczb, no tutaj mówimy, wiecie, o 15 meczach, ale też i mówię, to też trzeba byłoby wziąć ostatnie 3-5, spojrzeć na maksy tych drużyn i się wtedy zastanowić, czy one mają sens, więc tak z łyżką dziegciu jeszcze liczby, efektywność ataku rywali, no to jeżeli chodzi o wyłączanie przyjmujących, to bardzo dobrze Zawiercie wygląda dzięki obronie Perego, który broni po skosie, no i myślę, że Tavares i już Butryn też, można powiedzieć, że to jest atut w obronie. Coś, co jest może ciutkę zaskakujące, no to jest to, że atakujący dobrze sobie radzą na Nysie, więc tutaj myślę, że Butryn jak tylko będzie miał blok, to myślę, że obrona Nysy jest dość słaba. Na środku porównywalne parametry, jeżeli chodzi o tę pracę. Znowu uważam, że trochę przekłamane z uwagi na przykład na nieobecność Bieńka, bo on tam jakieś tam problemy delikatne, nie we wszystkich spotkaniach. Czy też planowe przerwy, nazwijmy. I nie we wszystkich spotkaniach grał, no ale Monster Forma Miłosza zniszczyła MVP Pucharu Polski. Typy. To pytanie o sety w dwóch meczu. Jeden set w Nysie wygrany, natomiast nie zdziwi mnie trochę taki scenariusz jak zeszłoroczne playoffy Nysa z Resowią, gdzie no, Resowia przyjechała się walcem po PSG Stalinysa. Znaczy według, tak jak powiedziałem wcześniej, 10% szans, a z Resowi dałem 20%. Według mnie Nysa nie ugra żadnego seta, a jeśli ugra, to dopiero w tych tak zwanych dożynkach, jak już będzie wszystko jasne. Zamykamy, jeszcze macie chwilę, żeby zagłosować w ankiecie, a my przechodzimy do kolejnej pary ćwierćfinałowej. Łapka w górę poprosimy i lecimy dalej. Szósty set. Trzecie miejsce Projekt Warszawa i szóste miejsce Bogdanka Lublin. Taką parę zobaczymy w ćwierćfinale. No i tutaj już
powoli wchodzimy w ten rejon, gdzie Kuba wydaje się, że to jest para, w której może być największy potencjał na niespodziankę. Nie mówię, że to jest duża szansa na to, że ta niespodzianka będzie, ale nie mam takiego pełnego przekonania, że wszystko w projekcie Warszawa funkcjonuje dobrze w ostatnich kilku kolejkach. No, pełna zgoda. Zobaczcie też specyficzna rzecz. Kiedy uczyliśmy się siatkówki, chodziliśmy na mecze te 15 lat temu, formuła ligi, faza zasadnicza, drużyny topowe typu Skra, Resowia, chociaż wtedy może jeszcze nie Resowia, ale Skra robiła sobie spokojnie, wiecie, przygotowanie pod playoff i w playoffie już ta forma była najwyższa, tam wlazły, latał i niszczył właściwie samoistnie rywali. Teraz ten format absolutnie skrócony powoduje, że nie wiem, kiedy było łapanie tej formy, tak, bo Filip, zobacz, my miesiąc temu widzieliśmy się w Krakowie, po miesiącu zaczynamy playoffy i tak naprawdę kiedy był taki okres na dołek formy, jakiś tam związany z kolokwialną siłownią, nie wiem. I mam poczucie, że trochę Warszawa jest w tej chwili jak taki Samson, któremu, tylko tam było odwrotnie, tak? Nie, jak to było z tym Samsonem i włosami, jak już tak mówię biblijnie. Te no, włosy mu ścięte, on stracił moc, prawda? Tak, dokładnie. No tak. Właśnie. I tutaj trochę tak jest, że z tą Monzą dobry mecz, szczególnie były oczywiście fazy prowadzenia Monza, w czwartym secie ten comeback, 3-1, przełożony mecz z Skrą, jedzie Warszawa do Włoch, dobrze drugi, pierwszy set końcówką zamyka, zdobywa puchar, przyjeżdża do Krakowa, naładowana i tym meczem z Zawierciem jakby taki balans to przybity trochę, w sensie nie, że oczekiwań, tylko drużyny. Zawiercie gdzieś tam cięło te włosy drużynie z Warszawy i od tego czasu mam poczucie, że ta drużyna, która imponowała chociażby grą Piotrek na koniec roku, no nie wróciła, tak bym powiedział, panowie. Widać trochę zniżkę formy po Szalpuku, wypadł jeszcze Semeniuk, wprawdzie dobre ostatnio mecze Evila, ale wydaje mi się, że może trochę zabraknie dystansu na takie całkowite wpasowanie w system gry Warszawy właśnie dla Taylora Evila, więc to może być potencjalnie lekka strata, ale nie wydaje mi się, by to miała być dziura, w sensie Evril to jest bardzo dobre zastępstwo, więc nie szukałbym tutaj raczej dużego kłopotu, ale potencjalnie właśnie jeżeli Szalpuk nie wróci do swojego bardzo dobrego grania, no to na samym Bartłomieju Bołądziu może być ciężko Lublinowi, a jakoś nie widzę w możliwości, żeby Kevin Tilly w ataku to zaczął ciągnąć. No właśnie, znowu spoglądamy na liczby i wydaje się, że mówimy o przepaści. Najskuteczniejsza drużyna tej rundy, znaczy tej rundy, drugiej, w zasadzie drugiej rundy, tam połączonej z dwoma kolejkami chyba jeszcze poprzedniej, 17 spotkań, najwyższa efektywność ataku projektu, 41%. W defensywie piąte miejsce, 48% skuteczności rywali, którzy grają z projektem Warszawa, 33% efektywności, to jest miejsce czwarte. No i te liczby na tle szczególnie właśnie Luku, który jest drużyną idealnie średnią, to trochę jak w przypadku AZS-u wskazywaliśmy, że te parametry właśnie jakości na siatce są właśnie średnie. No i w przypadku Luku też tak to wygląda. Mniej więcej średnia efektywność ataku podobna jak w całej lidze i to daje im miejsce szóste i efektywność ataku rywali taka sama właśnie jak średnia i daje to miejsce siódme, no to siłą rzeczy. I jakby gdybym spoglądał tylko na liczby i gdybym, nie wiem, miał obsesję wierzenia tylko i wyłącznie w to, w prawdę objawioną danych, a już nie mam, może kiedyś miałem, to powiedziałbym, że nie ma startu, ale naprawdę mam poczuć, że na przykład w grze blok obrona projektu Warszawa coś się dzieje, nie halo. W sensie nawet ten mecz z Indykpolem AZS-em Olsztyn, mecz z Nysą. To są nieporozumień takich małych. Dokładnie i jakby to nie jest to taki stuprocentowy monolit. Evril wygląda, co prawda Filip, jak ty mówisz, dobrze, jest dobrym zastępstwem, ale z jakiegoś powodu Graban nie inwestował w niego, nie budował go w drużynie, a środkowy funkcjonuje jednak w systemie, a na poznanie tego systemu Evril nie miał aż tak dużo czasu. Wbrew pozorom. Mało było rotacji w sezonie trenera Grabana. Teraz też nie było Grabelnego w ostatnich spotkaniach. Teraz właśnie z okresem przygotowawczym nawet mało rotacji. Tak, dokładnie. Bez tych rotacji było niedużo. Nie wiem, jak po prostu jest paliwem, mówiąc kolokwialnie, w drużynie. Natomiast na pewno ma je Bołądź, tak? Bo Bołądź naprawdę dobrze grał i z Olsztynem, i z wcześniejszych spotkaniach, i z Zawierciem, chociażby w tym meczu na Torwarze, i z Zaksą grał dobrze. Nie, przepraszam, z Zaksą wszedł Weber. I tam dał naprawdę fajny impuls.
nie ma co się łudzić inaczej. To nie jest tak, że dzisiaj wszystkie moce stracił projekt, tak? Że to jest zespół dzisiaj, który powinien z tym Lukiem przegrać. Tak? To jest dalej zespół, który w pewnym momencie gra najlepszą siatkówkę w Europie. Ale tak jak mówimy, no wypad Semeniuk i ten ekosystem jest trochę, z którego oni bardzo czerpali, jest troszeczkę zaniedbany. Dalej te liczby są fantastyczne, najlepsza efektywność ataku i skuteczność, bardzo dobry dalej Firlej, który dźwignął ważne mecze. Dobrze grał projekt w ważnych meczach tego sezonu, nie ma co ukrywać. Ale na pewno nie jest to taka forma, jaką mieli na przestrzeni roku, czy na przykład w lutym, ja bym powiedział otwarcie. I pytanie, czy ta forma na dzisiaj wystarczy, czy też jest jakiś mikrocykl, który trener Graban przygotował, który ma dać gdzieś tą zwyżkę na półfinały i finały, no bo może jest tak, że samą jakością drużyny po prostu projekt jest w stanie Luko grać. Też ryzyko jest takie, że jeżeli celuje się z formą na ten krótki wycinek, czyli de facto dystans ćwierćfinału na 4 dni, to czy przypadkiem nie ma dużego ryzyka, że co by nie mówić, Piotr Graban jako trener nie tak doświadczony na tym poziomie, to czy przypadkiem czegoś nie przestrzeli właśnie, że ostatnio projekt trochę gra słabiej, ale celujemy w to, że teraz już będzie szło do góry, a może się okazać, że nie będzie szło do góry. I to jest to potencjalne ryzyko właśnie. Jakoś potencjalnie jestem spokojniejszy o to, że Marcelo Mendes wie, co robi, czy Gianpaolo Medei wie, co robi, a czy Piotr Graban, no to dopiero będzie potrzebował to udowodnić. Jest komentarz na czacie, czekałem, aż to się pojawi, że znowu będziecie musieli Warszawę przepraszać. I jest tak, że ja nie mam poczucia, że Luke jest w fantastycznej formie. To jest jakby bardzo, bardzo istotne też tej całej układance. Nie mam takiego przekonania, że akurat właśnie Lublin jest drużyną, która w tym momencie jest w gazie. Bo to co do tego, że projekt nie jest w gazie, to się zgodzę. Czy nie jest w gazie dlatego, że buduje formę i nazwijmy to ciężka siłownia, hashtag ciężka siłownia zaczyna się, była grana. Wszystko możliwe. Ale nie mam takiego poczucia, że ani Ferreira nie wydaje mi się być w kapitalnej formie, chociaż też taki zawodnik, że ten jeden mecz jest w stanie zagrać świetny i on tak właśnie w tym sezonie tak zdarzało mu się tak, że dobrze, źle, no to zobaczymy jak się wylosuje w tym formacie playoff. Schulz już nie jest aż taki potężny, jaki był jeszcze, nie wiem, 5 kolejek temu, 10 kolejek temu, gdzie naprawdę wyglądał kapitalnie. Dobra, poukładana, ułożona drużyna, ale jednak mam obawy o to, czy jest tutaj wystarczająco dużo jakości, siły ognia po prostu, Filip, żeby złamać zagrywką Warszawę. No a musisz złamać Warszawę zagrywką, tak jak zrobił to momentami AZS albo Nysa w tych meczach wygranych, a nie wiem, czy Luke do końca ma taką zagrywkę, żeby to zrobić. To prawda, też dużo będzie zależało od Schulza, bo jakoś ciężko mi sobie wyobrazić Malinowskiego, który z tym swoim przesileniu do skosu, czyli tym przewagą ataków do skosu, jest w stanie regularnie przełamywać blok Warszawy, więc tu widzę potencjalny kłopot. Będzie trzeba polegać na Schulzu, tak czuję. A właśnie jak powiedziałeś, on po tym, jak stał się nominalnym pierwszym atakującym, grał bardzo dobre mecze, ale ostatnio gra już tak regularnie na dobrym poziomie, więc tu widzę jakiś problem. Właśnie do tego kwestia Ferreira, jak powiedziałeś, czyli jeden z najbardziej rozchwianych przyjmujących, nie wiem, z tych lepszych przyjmujących, to poziom rozchwiania, powiedzmy poziom Palońskiego na przykład z Lwowa, a ostatnio nawet nie zagrał, ale to kwestia też pytanie, to chyba po prostu rezerwowi mieli zagrać i dlatego nie było Ferreiry w tym ostatnim meczu z Katowicami, który Lublin przegrał i de facto właśnie składał się na granie z projektem. Trochę słabiej na środku, to znaczy nie widzę, żeby Nowakowski z Kanią mieli aż taki wpływ na wynik meczu, jak chociażby miał Semeniuk, a teraz może mieć Evril. Andrzej Wrona aż tak się nie wyróżnia, ale i tak jakoś wyżej cenię tę parę środkowych warszawską. No i kwestia też bilansu zagrywki, to znaczy Lublin ma potencjalnie względnie w zasadzie tych serwujących z wyskoku, no bo mamy Schulz, ewentualnie Malinowski z wyskoku, Ferreira z wyskoku, Brandt mieszana zagrywka, Komenda mieszana zagrywka, Nowakowski z Kanią raczej floty i nie wydaje mi się, żeby w takim układzie kombinacji flot-wyskok ta kombinacja Warszawy miała przeszkadzać, bo nie sądzę, żeby oni byli wrażliwi na flota.
No właśnie, i tak tradycyjne też pytanie, czy spojrzenie, którego szukamy, jakim byłby scenariusz, który sprawiłby, że to właśnie Lech Lublin wyeliminowałby Warszawę albo nawiązał z nią rywalizację? No to nawet jak, nie wiem, wskazujemy na jakieś tam, nie wiem, ubytki, niedostatki ostatnich, nie wiem, kilku spotkań w projekcie, no to cały czas nie mam poczucia, że to jest drużyna, o której bym powiedział, ona jest źle zorganizowana. To mógłbym mieć wątpliwości co do, przejdziemy do Resowi, to tutaj mógłbym mieć wątpliwości. Natomiast projekt, nawet jak jest odrobinę słabszy w tym obszarze, no to nie wydaje mi się być słaby. Cały czas jest moim zdaniem w tym dość dobry. Więc jakby to nie musi być takie łatwe zwycięstwo projektu Warszawa, żeby pokazać spektakularną dominację nad Lukiem Lublin. Może to być bardzo zacięty pierwszy mecz. Ja na czacie wrzuciłem ankietę, czy Bogdanka lub Lublin wygra mecz w dwumeczu, bo nie chcę mówić tam o awansie, ale czy wygra ten mecz w dwumeczu, no i tiebreak w pierwszym meczu, ale finalnie no, mimo wszystko stawiam na projekt. Nie chodzi tutaj tylko o liczby, które też widzimy na ekranie, tutaj mówimy o obszar defensywny, natomiast po prostu mówię, nie ten sezon jeszcze dla Lechu Lublin na awans do półfinału, moim zdaniem. Może z Wilfredo Leone w przyszłym sezonie. Może po wzmocnieniach prędzej. Jeśli dobrze kojarzę, Piotrek, Lublin wygrał z Warszawą jeden mecz zasadniczy i to było w tym meczu, gdzie nie grał Firlej, prawda? Dokładnie. Wstępnym grała Warszawa. Dokładnie tak. Znaczy, I 3-2 w wyjazdowym meczu wygrał projekt. Znaczy u siebie wygrał projekt Warszawa 3-2. Okej, znaczy nie to, że jakoś bardzo sobie cenię te wnioskowanie na podstawie meczu w rundzie zasadniczej, ale po prostu chciałem sobie przypomnieć, czy tam faktycznie tak było, jak myślałem, że ten mecz przypadł na nieobecność Stępnia. Czy podejrzewam, że w swojej hali Lublin może tiebreaka faktycznie zagrać, ale tak czy tak awansuje Warszawa, nawet jeśli by to miało być po złotym secie, ale myślę, że jednak Warszawa wygra ten pierwszy mecz po tiebreaku lub 3-0, 3-1. Widzę tu szansę na tiebreaka, ale domknie na pewno w drugim spotkaniu. Myślę, że to będzie najbardziej zacięta para z tych całych ćwierćfinałów. Tak, ten pierwszy mecz do 27-25 projekt, potem do 20 i do 23 dwa sety dla Lublina, potem do 16 projekt i 15-12 projekt. Taki mecz, który tam 2,5 godziny trwał prawie do północy. Więc to nie jest tak, że mówię, nie chcę bagatelizować Lublina, no bo ja uważam, że to jest bardzo dobrze poukładana drużyna, tylko że po prostu jak w przypadku Indykpolu AZS-u Olsztyn mam takie przekonanie, że na przykład czy Karlicek, czy Alan potrafią zagrać mecze kosmiczne, potężne, mają siłę rażenia, która jest w stanie przełamywać mocnych rywali w takim poważnym graniu o coś. Nie mówię, że to się wydarzy, ale mam takie poczucie, tak? Nie mam takiego przekonania do Ferreiry, nie mam takiego przekonania do Branda, który moim zdaniem też troszeczkę przygasł. Jakby on nie gra już moim zdaniem na takim poziomie, na jakim grał jeszcze w pierwszej rundzie, więc po prostu tego mi brakuje. No i dlatego właśnie ja stawiam też na projekt Warszawa. No mówię, może jakiś tiebreak w pierwszym meczu, w drugim meczu myślę, że też jakiegoś seta Bogdanka powinna wygrać, więc myślę, że takie trzy sety Lublina to jest scenariusz, który wierzę, ale te trzy sety nie w taki sposób, że wygrają mecz, albo jak wygrają, to nie w taki sposób, że awansują do półfinału. Kuba, twoje typy na tę parę? Trzy sety Luku bez awansu. Więc myślę, że może być tiebreak w Globusie, a mogą nawet wygrać, ale wydaje mi się, że jednak Warszawa wygra dojrzałością, doświadczeniem, jednak wypracowaną przez cały sezon jednak jakością gry, która może teraz lekko skrzeczyć i to może być problem w kontekście półfinałów, meczów medalowych, ale wydaje mi się, że nie powinien być w kontekście tej rywalizacji ćwierćfinałowej jeszcze. No i kończymy w ten sposób trzecią parę i przechodzimy do czwartej pary, ostatniej na dzisiaj pary ćwierćfinałów plus ligi tegorocznej. Szósty set. Czwarta drużyna tego sezonu, Asseco Resowia Rzeszów kontra piąta drużyna tego sezonu, Trefl Gdańsk. No i dla Resowi to czwarte miejsce chyba nie jest niczym specjalnym. Sezon z problemami, problemy z kontuzjami też kluczowych graczy. No i Filip, masz wrażenie, że Medei już posprzątał tę
nie chcę mówić stajnia Ogiasza, no bo to aż tak źle nie wyglądało, ale na pewno nie był to sezon, o którym można by powiedzieć, że w Resowi wszystko działało. Trochę perturbacji. Przyszedł Łukasz Kodub w trakcie sezonu, przytrafiła się słaba pasta Fabianowi Drzydze, co się zbiegł z odpadnięciem fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale na kilka spotkań trochę poprawił grę Resowi Kozub, ale z czasem zaczynała jego dyspozycja, jego gra, czy też Resowia pod jego jakby batutą wyglądać coraz słabiej i jak się spodziewaliśmy, Fabian Drzyzga wrócił jako pierwszy rozgrywający. I ostatnio nie mam poczucia, że Fabian Drzyzga w cudzysłowie przeszkadza, czyli może nie jest jakimś genialnym wirtuozem, ale po prostu nie przeszkadza i to już jest okej w takiej kombinacji skrzydeł, jakie ma Resowia, czyli potężne skrzydło prawe w postaci Boje właśnie, który dużo jest w stanie samemu przesądzić. Czy Medej to całkowicie posprzątał? No to wydaje mi się, że na rozegraniu już jest okej. Cały czas mam wrażenie, że pojedyncze słabsze mecze się przytrafiają Resowi, bo na przykład słaby moment miał Boje z Katowicami na przykład, albo Defalko czasem wygląda, że wydaje się, że już wrócił do formy, po czym znowu wygląda słabiej. Są te rotacje na przyjęciu Luati i Cebul, więc to nie jest jeszcze taki monolit całkowicie już według mnie przygotowany, bo cały czas jakieś tryby pojedyncze wysiadają, ale generalnie jak już okrzepła Resowie, otrząsła się Resowia po tym odpadnięciu z Ligi Mistrzów, no to wydaje mi się, że już jest na fali wznoszącej Rzeszów i będą w swojej dobrej dyspozycji. Bez problemu przeszła Resowia przez Puchar Cef, bo w zasadzie rywale byli tacy, że nie za bardzo było się na kim potknąć, no ale swoje strony siatki trzeba było pokazać. Oczywiście tam się przydarzyła ta chociażby porażka z Częstochową, gdzie jakby któryś raz mówimy o tym meczu Buguery, ale też fakt jest taki, że to był mecz, który przypadł pomiędzy dwóm meczem z Fenerbahce, czyli pierwszy mecz z Fenerbahce, Częstochowa i wyjazd do Turcji, więc Resowia mogła trochę bardziej ulgowo sobie tam to spotkanie potraktować. Do tego jeszcze porażka z Lwowem, też nie brałbym jej do końca na poważnie, bo to była z kolei porażka po tym, jak Resowia wygrała Puchar Cef. Miało trochę zadyszki po wygraniu Pucharu Polski. Same przypadkowe porażki tam, wiesz, nic nie wynikało z jakichś słabości sportowej. Tak, co nie? Tam jest wszystko poukładane, to tylko same przypadki. No nie, może słowo absurdalny, nie, dziwny. Falujący, emocje od sasa do lasa, jeżeli chodzi o emocje. Na pewno fantastyczna historia z wygranym Pucharem C. Widać, że to dużo znaczyło dla zawodników, dla środowiska, dla całej społeczności zgromadzonej wokół klubu i wokół Rzeszowa, więc to fantastyczna sprawa. Inna sprawa, że mam poczucie, że gdzieś ten Puchar Cef pozwoli łapać takie szczyty formy, bo ten finał, szczególnie drugi mecz z Luneburgiem, już naprawdę bardzo dobry, znaczy w ogóle cały finał bardzo dobrze zagrany przez Resowie. Oczywiście wiadomo, jaka jakość rywala, ale ta Resowia mi się spodobała nawet teraz w meczu z Gdańskiem, że nie kalkulowała, chciała wygrać, ciekawie zrotował Medei, zaczął Bucki i Cebul, potem weszli De Falco i Boje, akurat De Falco za Luatiego, ale mam poczucie, że są stestowani trzej przyjmujący, nie da się ukryć, że na pewno powinien wyjść na logikę Medei parom De Falco Luati, bo Luati bardzo dobrze w liczbach na przyjęciu prezentował, wrócił Paweł Zatorski, ale też nieźle grał w końcówce Potera. Bardzo fajna ta Resowia w Lublinie, bo naprawdę jakościowo zagrała. Wydaje się, że jeden z bardziej jakościowych spotkań tej końcówki sezonu, więc ja miałem powiedzieć, czy Resowia jest w lepszej formie niż chociażby jak była Liga Mistrzów i przyjeżdżała, nie wiem, Trento czy Tur, to myślę, że tak. Czy ta forma pozwoli na medal? No to ciężko powiedzieć, bo mam poczucie, że Resowia jest takim zespołem, który najbardziej rozpiany chyba z całej tej czwórki, prawda? Gwarancji. Tak, dokładnie, że to jest ciężko tej drużynie zaufać do końca. Nie wiem, czy to jest dobre pojęcie, ale chyba tak, że po prostu jest szansa, że coś się może nie udać, ale z drugiej też strony, komu jak komu, ale ten system pucharowy, to myślę, że Resowi pasuje, bo Dyk Pola ZS na sterydach. Tak, dokładnie, bo wiecie, to też jest zespół, którego oblicze się zmienia z seta na set. No i jestem w stanie sobie wyobrazić powtórkę tego, co się działo z Zawierciem, tak, w Pucharze Cef, że fantastyczny pierwszy mecz na Podpromiu, potem drugi mecz nie wyszedł i złoty set, znowu odwrócona, jakby odnowiona drużyna wygrywająca tak naprawdę złotego seta wtedy na puchar, bo nie wiedzieliśmy, że tak będzie, a finalnie tak było, więc i to też jest jakby kontynuacja tej dziwności, Kuba, o której ty mówisz, że dokładnie. Po tym, jak Resowia wygrała złotego seta z Zawierciem,
to przyszła bezproblemowa wygrana z Nysą rezerwowym składem. Wydawało się, że Rosowa jest na swoich torach, po czym przyszła na podpromu niespodziewana porażka z Lublinem w Pucharze Polski. Za chwilę porażka z Olsztynem. Więc jakby ciężkie te momenty do wytłumaczenia, że no niby jest dobrze, a za chwilę jest skok gdzieś z jakiejś skały po prostu w dół bez kontroli żadnej. No ale jakbyśmy jednak wzięli pod uwagę, nie wiem, znowu wszystko jest znowu, to są liczby, dane, fakty, tak? No, jeżeli spojrzymy od meczu z Fenerbahce, no to 3-0 z Fenerbahce, 3-0 na wyjeździe, 3-0 ze Skrą, 3-2 z GKS-em, 3-0 z Lineburgiem, 3-0 z Radomiem, 3-0 z Lineburgiem, porażka z Barkomem po świętowaniu, 3-0 z Kuprum, 3-1 z Lublinem i 3-1 z Treflem. No i ten mecz, właśnie Kuba, ty mówisz, i wydaje mi się, największe znaczenie z tych wszystkich spotkań w ocenie formy ma mecz z Lublinem, bo to jest takie udowodnienie wyższości. No Lublin może nie grał na, nie wiem, pełnym zaangażowaniu, Resowia zresztą też może nie do końca, ale to jeszcze był moment, w którym można było myśleć, że przy porażce Resowia zostanie minięta na czwartym miejscu, więc to nie był taki mecz zupełnie o nic. No i Resowia wygrała go względnie komfortowo i powinno być 3-0 nawet, a nie 3-1 moim zdaniem. No i to raczej sygnalizuje dobre przygotowanie Resowi do playoff, a nawet jak spojrzymy na liczby, 51% skuteczności, 36% efektywności w 2024 roku i to jest 5., 4. wynik w lidze, czyli też no, to nie jest, nie ma się do czego przyczepić wbrew pozorom, i w skuteczności ataku rywali efektywności to jest 6. i 3. miejsce odpowiednio. Ale Kuba, Trefl Gdańsk też ma swoje atuty, co zresztą też ta grafika pokazuje. Głównie w obszarze defensywnym jednak, jak się okazuje. I nie zmienia się nic, można cytować klasyka, bo zawsze z tego projekt Trefl słynął. Zawsze gdzieś tam był drugi za Zaksą, teraz jest drugi za Jastrzębiem, prawda? Tak, dokładnie tak. Znowu trochę to odstaje od Jastrzębia, ale tak, no atuty jest zbliżone. I trzeba powiedzieć sobie tak, bardzo solidna linia bloku, oczywiście dużo też dał Jordan Zaleszczy, który miał wejście z buta do ligi, skończyło się na najbardziej popularnej kontuzji roku 24, w której też ja doświadczyłem ci złamanych palcach. Dokładnie tak. Powiem tak, Sasak i Kampa na bloku bardzo dobrzy, nieprzyjemni. Te ustawienie, kiedy Sawicki zagrywa, jest jednym z groźniejszych w lidze, więc atuty defensywne są po stronie Trefla, natomiast problemem Trefla jest ich akcja. I to jest chyba, ja bym powiedział, większy problem Trefla na dzisiaj, ich akcja. I to, że nie zawsze będzie taki mecz, że Martinez, tak jak, nie wiem, zagrał z Zawierciem czy z Jastrzębiem, dowiezie jako przyjmujący równy albo i lepszy od Sawickiego. Miał czas, kiedy rotował Juricic Orczykiem i Sawickim, finalnie i Martinezem. Finalnie wyszło, że musi grać Martinez i raczej Sawicki, więc jakby co w wodzie jest Orczyk, ale nie czuję, że jakby wiem, że Resowia się rzuci na Sawickiego. Będzie chciał robić wszystko, żeby go wyeliminować i będzie też swoją drogą zatrzymywać ciała Sasaka, który mimo tego, że bardzo dużo daje w systemie blokobrona, no to ten rok, jeżeli chodzi o atak, Filip jest dużo gorszy niż poprzedni, jeżeli chodzi o Sasaka. Tak, właśnie tu można patrzeć na zasadzie roku kalendarzowego, że wybraliśmy Kevina chyba jako najlepszego dla nas atakującego z różnych względów rundy pierwszej połowy rundy zasadniczej, no ale w tej drugiej połowie, też sumując cały sezon, to pewnie nie dałbym go nawet do pierwszej piątki. Sporo wejść notował Nasewicz z ławki. Teraz ostatnio wrócił Sasak do grania, ale to nie było też tak piorunujące granie, jak było właśnie w tej pierwszej połowie rundy zasadniczej. Pojawiło się na czacie pytanie, kiedy Rosowa ostatnio wygrała w Gdańsku. Sprawdziłem sobie, że przegrała tam ostatnie wygrała w grudniu 22, 3-2 w Gdańsku Rosowia. A więc w sumie nie są to takie rzadkie zjawiska, bo też wygrała w 2021 nie roku. Nie, w Zambie. Tak, właśnie jakby największe serie porażek ma Rosowia chyba z Jastrzębiem, to nawet bez liczenia wyjazd, a dom. Więc wydaje mi się, że tu z Gdańskiem akurat takiego jakiegoś kłopotu strasznego nie ma, więc tak, odpowiadając, w grudniu 22 roku Rosowia wygrała w Gdańsku. Sasak to jest jedno, druga sprawa to jest Sawicki. Widzę tutaj potencjał w tym, żeby Rosowia go wyłączała swoim serwisem, więc to będzie dodatkowy kłopot. Pamiętam, Rosowia grała z Gdańskiem zaraz przed tym, zdaje się, jak odpadła Sturz z Ligi Mistrzów. To był ten słabszy okres, jak nie grał dobrze Fabian Drzyzga. I Gdańsk w tym meczu zanotował chyba 16 bloków. I bardzo dobrze grali w ataku. Orczyk bodajże tam z 16 na 19, jakoś tak w ataku.
to nie sądzę, żeby to z obecną rezerwą mogło się przydarzyć. Więc jak pytacie, czy raczej tamten mecz mało mówi w kontekście aktualności. Tak, Fabianowi się chce, myślę, bo tu jest pytanie, czy mu się zechce. Myślę, że tak. Myślę, że to jest też taka charakterystyka, żeby właśnie odejść z klasą, jakby pokazać na końcu, myślę, że nie do końca dostrzegany kwalitet. Przy czym no też bardzo nieprzyjemną do grania jest drużyną Trefl Gdańsk i znowu patrzymy na formę, patrzymy na ostatnie mecze. No i okej, ten mecz z Resowią może nieistotny, ale tak naprawdę, no nie wiem, no znowu, sorry, spojrzę w telefon. Norwid łatwo 3-0, z AZS-em na wyjeździe 3-1, z Nysą to nie był udany mecz. Jakby miałem wrażenie, że trochę lepiej Trefl w ostatnich kolejkach punktuje niż rzeczywiście gra, natomiast no, finalnie te punkty do ligowej tabeli zbierali. 3-1 z Zaksą na wyjeździe, 3-2 z Jastrzębiem, dwa dni po poprzednim meczu oczywiście, ale na pewno Trefl nie jest drużyną, która jest w zupełnej rozsypce, nawet pomimo braków personalnych, bo Urbanowicz i Niemiec też dobrze funkcjonowali w tym systemie raczej. Jakby to, że Zaleszczyk wyglądał bardzo dobrze, to pełna zgoda. Brak odejścia dla Sasaka widoczny. Z Orczykiem skuteczna drużyna, ale wszystko inne wygląda gorzej. Taki paradoks, że ciężko się doczepić do efektywności ataku Orczyka i jej skuteczności na siatce, ale jeżeli chodzi o zagrywkę i inne elementy, to nie wygląda to idealnie. Ale to cały czas jest drużyna z mocnymi atutami, naprawdę. I nawet chciałbym pokazać te wyniki dotyczące ograniczania skuteczności ataku rywala. Kojka bardzo dobrze wygląda ciągle. W ogóle jest tak, że taka teza, o której gadaliśmy na naszym Messengerze, że bardzo dobrze albo wybitni libero są w czołówce ligi. Grający być może najlepiej, jakbyśmy mieli czołowych sześciu wybrać, to może tych czołowych sześciu byłoby właśnie od 1 do 6 w tych drużynach, które zajęły te miejsca w lidze. Więc jest na pewno ciągle dużo jakości w Treflu, tylko że to jest dla mnie właśnie podobny case jak Lublin, czyli nie wiem, czy jest tutaj moc ognia, żeby złamać Resowie, a żeby Resowie pokonać, no to jednak trzeba na nich siąść też zagrywką, ale to nie będą łatwe i przyjemne mecze dla Resowi, szczególnie, że ja nie mam, cały czas nie mam 100% przekonania do Resowi. Nie uważam, że to jest drużyna, która może sobie tak w ciemno doliczać zwycięstwa z Treflem Gdańsk. To zdecydowanie. Z tej czwórki po prostu dla mnie Resowa jest najbardziej rozchwianym zespołem, właśnie, że najmniej tam jest stabilizacji, więc trudno się nastawić, że dany poziom gry Resowia zaprezentuje. Jakiś potencjalny kłopot jeszcze dla Trefla, bo mówimy o tym, że są dobrzy w ograniczaniu skuteczności rywala, tylko że to jest jakby też magia tego, że to jest uśrednione. Natomiast wyjdzie Błaje naprzeciwko Martineza w bloku, no i wydaje mi się, że dobrze dysponowany Błaje raczej będzie miał względnie komfortowe warunki pracy. Z Sasakiem troszkę gorsze, ale też nie mam wrażenia, że nie z Sasakiem, tylko z Sawickim, że to są i tak względnie dobre warunki właśnie, czy to będzie Martinez, czy Sawicki, bo nie wydaje mi się, żeby Sawicki był jakąś czołówką skrzydłowych przyjmujących w naszej lidze. Więc no właśnie, Resowia raczej lepsza niż pokazują te liczby, a Trefl raczej słabszy, mimo wszystko tak bym to interpretował. Na czacie pytanie, ile setów w dwóch meczu z Asseco Resowią zdobędzie Trefl Gdańsk, to jest wiara w narodzie, że będzie to 3 lub więcej, czyli to trochę taki scenariusz jak typowaliście, jeżeli chodzi o Bogdankę lub Lublin, a wasze typy, Filip, Kuba? Ja według mnie jeden set Gdańska w meczu u siebie w rewanżu Resowia w dwóch setach zamyka. Wygra po tej breku, trafił siebie, przegra za 3 punkty w Rzeszowie. No to ja tak dwa sety dla Trefla, niech będzie, że trochę emocji jeszcze, żeby było w tych ćwierćfinałach, ale bez złotego seta wygrywa to Asseco Resowia Rzeszów. No i tyle. To chyba tyle, co mieliśmy na dzisiejszego live'a. Chcemy go zamknąć jeszcze przed upływem 2 godzin, więc bardzo, bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście tak licznie. Dziękujemy za to, że cierpliwie wysłuchaliście najpierw naszych wypocin czy przemyśleń na temat czarnych Radom i drużyn spoza play-off, a potem trochę posłuchaliście o play-offach. Dajcie znać w komentarzu, jakie według Was będą wyniki w tych ćwierćfinałach. No i co? I to chyba na tyle. Filip, Kuba.
No co, chyba jeszcze tylko panowie zbiorczo możemy powiedzieć, kto był naszym MVP pierwszej rundy. Myślę, że na 3-4 MVP fazy zasadniczej był Norbert. Norbert Huber. Norbert Huber. Zastanawiałem się, więc siódemkę sobie zostawimy, może w naszych social mediach ją umieścimy. Dokładnie. Więc mamy ją gdzieś tam z tyłu głowy, ale już nam troszeczkę czasu brakuje, nam, żeby to domknąć, więc oczywiście w komentarzu też możecie napisać, kto według was tym najlepszym graczem Plus Ligi był. Dziękujemy za dzisiaj, oglądajcie jutro 18:20 Indyk Polazetes Olsztyn z Jastrzębskim Węglem, 21:00 PSG Stalnysa z Zawierciem, no a w czwartek 18:20 Trefl z Asseco Resowią Rzeszów i o 21:00 Bogdanka lub Lublin z Projektem Warszawa. Dziękujemy za dzisiaj. Patronite.pl/6set, zaraz zobaczycie wsparcie patronów, te nazwiska tych, którzy nas wspierają, również możecie być na takiej ładnej liście, a my dziękujemy. Dzięki. Dzięki, cześć.